Jaka jest granica wielkości tego, co może zbudować człowiek albo mogłyby zbudować obce zaawansowane cywilizacje? Wielokilometrowej średnicy stacje orbitalne? Jakieś sfery zamykające całe układy gwiezdne wewnątrz odbiornika energii? Dziś właśnie o takich megastrukturach, nie tylko kosmicznych, bo okazuje się, że wiele megastruktur znajdziemy już dziś na naszej planecie. Zaczynamy! Dwa duże chłopy dzisiaj przed kamerami, więc o dużych rzeczach będzie dzisiaj, a właściwie o mega rzeczach, bo to słowo zdominowało jakiś czas temu nasz słownik języka polskiego i teraz wszystko jest mega, nawet jak jest małe. Nie kupisz normalnego kebaba, a kebab musi być mega, wtedy dopiero jest smaczny. I dzisiaj o mega strukturach. Tak, ale nie o kebabach. O mega największym kebabie na świecie dzisiaj. Tak, chyba że będzie to naprawdę kebab wielkości, nie wiem, Warszawy albo Poznania, to wtedy rzeczywiście mógłby zyskać miano megastruktury, bo te megastruktury, o których my dzisiaj chcemy porozmawiać, to są jakieś konstrukcje, to są jakieś plany, czy wręcz takie mrzonki dalekie konstrukcji, które rzeczywiście swoim rozmachem potrafią rzucić na kolana. I to jest to mega, tak? Mhm. Czyli nie takie mega, którego nadużywamy. Mega tylko, przecena tylko z 2,50 na 2,40. Tak, mega, tak, mega, mega promocje i te wszystkie różne rzeczy nas nie interesują. Nas interesują te elementy, które mieliśmy, które były w historii, pojawiły się. Zahaczymy też o takie mega struktury, które kto wie, czy były, tak? Które są tylko były. W przeszłości gdzieś się pojawiły o nich wzmianki, ale tylko w wyobraźni najprawdopodobniej się pojawiły. Mhm. Takie, co do których tak naprawdę nie do końca jesteśmy pewni, chociaż tu historycy się spierają, ale też powiemy o tych, które rzeczywiście powstały, które rzeczywiście budzą naprawdę jeszcze dzisiaj respekt, o tych, które dzisiaj budujemy, ale przede wszystkim myślę, że powinniśmy się skupić na tych megastrukturach, które wymyślono, niektóre już całkiem dawno temu i które napędziły też troszeczkę fantastykę naukową, które napędziły troszeczkę literaturę, film i te elementy fantastyki, które związane są właśnie z najbliższym otoczeniem Ziemi albo jakimiś bardzo odległymi obszarami w kosmosie. Przy czym od razu mówię, te megastruktury nie będziemy chyba, chociaż może zahaczać o tę fantastykę, która jest w takich bardzo mocno wymyślonych realiach, tylko ta fantastyka, która bazuje na ekstrapolacji tego, co mamy w tej czyli chwili. Trochę science, żeby było. Czyli taka mega struktura typu Gwiazda Śmierci, nie wiem, czy nas będzie tutaj interesować. Ale słuchaj, to będzie zresztą w odcinku o Star Wars, który będzie cały pewnie o nim, tak. Po co się powtarzać. Powiedz, bo ty napisałeś opowiadanie w sumie tak naprawdę o megastrukturze i to jest to opowiadanie, które mi się bardzo spodobało, rozmawialiśmy wcześniej. Nie będę zdradzał zakończenia, bo sobie możecie być może gdzieś tam przeczytać, ale faktycznie tam się pojawiła taka dosyć duża konstrukcja. A jest, wiesz, mówisz o opowiadaniach, które nie zostały tak naprawdę wydane. A, bo to nie przeczytacie sobie. Nie przeczytacie. Chyba, że bardzo, bardzo będzie duża, że tak powiem, potrzeba, to jakiś manuskrypt przygotuję. Ale powiem ci, że to jest... I możemy to rozpowszechniać, nie wiem, jakąś drobną edycję, drobne edytorskie zabiegi i po prostu wszystkim chętnym to rozesłać do przeczytania, ale to trzeba by popracować nad tym wszystkim. Ja ci powiem, że właśnie to, teraz mi się przypomniało, to było to opowiadanie, które mnie zainteresowało, żeby zrobić z tego film. Ale to nie będziemy To nie będziemy opowiadać. Dokładnie. Rzeczywiście, ale to, to są, te, są tego typu rzeczy, one się pojawiają w fantastyce. Tam, no, znów uprzedzę troszeczkę jakby fakty, tą megastrukturą jest taka wielka sfera, tak, która otacza cały Układ Słoneczny. I tego typu pomysły oczywiście też są i o nich będziemy mówić, o troszeczkę mniejszych, jakby tych wielkich megastrukturach, takich, które może są jakby gdzieś tam w dalszej przyszłości możliwe do zrealizowania. Natomiast no, myślę, że skupimy się na tych, które
Może gdybyśmy się naprawdę sprężyli, to moglibyśmy stworzyć nawet już za lat kilka, okay. kilkanaście czy kilkadziesiąt, chociaż jedna megastruktura, to tak znowu wyprzedzając trochę fakty, jedna megastruktura, bo naprawdę duża, gigantyczna konstrukcja wielkości stadionu i płyty stadionu piłkarskiego krąży nad naszymi głowami i co jakiś czas wieczorem, jeśli akurat są dobre warunki pogodowe i i owa megastruktura się pojawia nad naszymi głowami, można ją obserwować. Co prawda nie jest to kebab wielkości Poznania. Nie jest to kebab wielkości Poznania, ale jest to stacja kosmiczna no, wielkości płyty boiska. To jest duża konstrukcja. No ale w porównaniu do tych, o których będziemy mówić, to jest maluszek. Maluszek. I takie mega właśnie, jak mega przecena. No więc tutaj kwestia jest taka, że zawsze celujemy w coś, co jest największe, co jest najpotężniejsze. No i teraz, żeby zacząć tak naprawdę tę wyliczankę, tak? I to wszystko, z czym jakby mamy do czynienia, będziemy troszeczkę też przeskakiwać, nawiązywać między tymi strukturami jakieś takie relacje też znajdować. I zaczniemy od Biblii. Okej, to bardzo się cofamy się, jak to się mówi, wstecz. Cofamy się wstecz, tak. Cofamy się do przodu. Cofnij do tyłu. Dokładnie, cofnij do tyłu. Ja wolę do przodu. Lećmy i widzę tutaj. Tak, tutaj ja mam pewne notatki, Jakubowa. Tak sobie porobiłem. Drabina Jakubowa. No to jest opis, który pojawia się w Biblii. Opis tak naprawdę snu. Snu Jakuba, który śnił o drabinie, po której można było wejść do samego nieba. No i to jest w zasadzie pomysł niezwykły, tak? Drabina, po której można wejść do samego nieba i będąc na samym końcu u Jakuba, on można zobaczyć Boga. Tak? Uboższa wersja windy kosmicznej. No i właśnie wręcz jest nawiązanie takie prawie jeden do jeden, bo Konstantyn Ciołkowski jest autorem tego pierwszego jakby pomysłu związanego z windą kosmiczną. O tych windach kosmicznych pewnie jeszcze troszeczkę wspomnimy, ale ta drabina Jakubowa jest takim biblijnym pierwowzorem mega konstrukcji, która no, gdzieś tam zakotwiczona najpewniej w okolicach równikowych sięgałaby aż do tej przeciwwagi na orbicie geostacjonarnej. No i po tej windzie, no jak w normalnej windzie, po tym sznurku, nie wiem, jakiejś linie, z czegokolwiek byłoby to związane, no te wózki krążyłyby w jedną i w drugą stronę. I ten pomysł, no, jest mnóstwo opracowań ściśle technicznych, gdzie liczone są naprężenia, gdzie uwzględnia się fakt istnienia jonosfery, istnienia różnicy ilości ładunków elektrycznych, więc to wręcz winda kosmiczna mogłaby być takim samozasilającym się elementem. Na końcu stacja kosmiczna. Dosyć łatwy transport, bo w tym momencie potrzebujemy tylko silników elektrycznych. Tylko popatrz, jest jedna rzecz. No jak szybko może się taka winda kosmiczna poruszać? Może się na początku ze sporym, ale jakimś normalnym przyspieszeniem poruszać, osiągnąć jakąś tam prędkość w miarę normalną, nawet wyższą niż nasza winda, no niech porusza się z prędkością nawet 1000 km na godzinę. Taką, z jaką latają samoloty. No to taka winda, żeby dotrzeć nią na sam szczyt, na stację, która byłaby na orbicie geosynchronicznej, to jest 36 tysięcy kilometrów, 36 godzin, czyli podróż taka jak podróż samolotem. Z drugiej strony, wiesz, koszt jest bardzo niski. Ale z drugiej strony koszt, no bo dzisiaj rakieta, no widzieliśmy na 100 jakiś czas temu, Bezos poleciał, tak, a jeszcze wcześniej poleciał ten z Branson. Virgin, tak, Branson. No to tamte loty trwały ledwie 10 minut, tak? Od startu aż do lądowania. I osiągnęli tam te koło 100 kilometrów. No ale rakieta na orbitę to jest kilka minut. Na orbitę wyższą no to jest minut może z 20-25. Natomiast tutaj rzeczywiście ta winda kosmiczna potrzebowałaby trochę czasu. Też te materiały, mówi się właśnie o tych
nanorurka, no tak, super wiesz, z drugiej strony to naprawdę nie ma znaczenia, że trwałoby to na przykład nawet i tydzień, niech ona tydzień się wynosi, ale koszt tak niski, jaki byłby wyniesienia, to wtedy, no, opłaciłoby te wózki, się... Te wózki mogłyby latać jeden za drugim. Dosłownie, tyle co jakaś awaria i trzeba by było wymienić to, tak. No, ale tak to mógłbyś wynosić, po prostu moglibyśmy budować różne mega konstrukcje, o których dzisiaj będziemy mówić na orbicie, no skoro, wiesz co, skoro już niewielkim jest, kosztem. Skoro już jesteśmy przy tych windach, to też od razu anons książki. Jeszcze są Fontanny Niebios, ale nie znalazłem jej na półce. Wiem, że mam, tylko nie znalazłem na półce. Przede wszystkim Arthur C. Clarke. No to jest świetny to autor. Jest autor świetny. Jeszcze dzisiaj do niego będziemy wracać. Książka, bardzo polecam, Ostatnie twierdzenie. On napisał ją razem z innym świetnym autorem, Frederickiem Pohlem, tym od Gwiezdna Brama, Gateway, tak, od takiej serii. I w tej książce akcja dzieje się tam, gdzie zresztą Arthur C. Clarke spędził ostatnie swoje lata na Sri Lance, czyli na wyspie Ceylon. Nie wiem, jak dzisiaj to się... Chyba dzisiaj się nazywa Sri Lanka. Dzisiaj Sri Lanka, kiedyś Ceylon, tak? No. I tam jest zakotwiczona właśnie ta winda kosmiczna, o której zwolennikiem był Arthur C. Clarke. On wielokrotnie o niej pisał, w paru książkach o niej wspominał. I jest tak, no, w tej akurat książce dosyć fajnie, z różnymi detalami technicznymi to wszystko opisane, bo Clarke, tak jak już wspominałem, on był fanem, tak, technologii, był fanem. Zresztą on brał udział w różnych konsorcjach takich, których zadaniem było myśleć o nowych technologiach, jakby wymyślać, tak, to, czym może się zająć, nie wiem, NASA, jakieś inne organizacje, które rzeczywiście biorą udział w podboju kosmosu. Także bardzo polecam. To akurat to wydawnictwo Vis-a-Vis, ono tam jakoś się nie postarało, ale prawdopodobnie będą te książki wznawiane. Jest teraz taka seria wydawnictwa MAG, która takie starsze rzeczy, bo to nie jest książka nowa, to jest coś, co ukazało się, nie pamiętam, nie wiem, tutaj nie ma stopki, jest jakaś stopka, 2008 rok, więc nie, to nie jest, to krótko przed śmiercią Clarka ona wyszła. W każdym razie polecam bardzo, bardzo serdecznie i skoro jesteśmy przy windzie kosmicznej, żeby już potem do tego nie wracać, to jest książka, która chyba jest cały czas do dostania, jeśli wystarczy tylko spróbować poszukać. To mój kolega, bardzo dobry kolega, Tadek Meszko, który no, zajmuje się generalnie, on robi składy książek tam dla wydawnictw, różne takie rzeczy właśnie wokół książkowe, ale też pisze, ma takie duże ambicje literackie. Napisał takie dwutomowe dzieło na rok 2012 o tym, jak to będzie katastrofa wyglądać. Natomiast tutaj Winda do nieba. To jest akcja z kolei w Afryce się dzieje, gdzieś w pobliżu równika, gdzie powstaje takie miasto, taki wielki konglomerat międzynarodowy, którego jakby celem jest obsługiwanie, najpierw budowa, potem obsługiwanie windy. Też wielowątkowa, jakby wielowątkowe dzieło, ale to, co jest chyba najważniejsze w tej książce, Tadek Meszko, on, może to nie zabrzmi dobrze, może niektórzy od razu go przekreślą, ale on jakoś taki ma duży uraz co do jakby kształtu różnych indoktrynacji takich religijnych, więc tutaj kwestie kościoła, kwestie kształtu naszego państwa, to się oczywiście dzieje w przyszłości, on to w takich czarnych barwach widzi, tak, że sama Polska, która gdzieś tam się pojawia, ona jest rządzona przez żelazną ręką, przez dyktaturę wspomaganą bardzo mocno, przez bardzo taki twardy, mocny i pilnujący wszystkiego kościół i też próbuje położyć łapę, bo tam Polska też odgrywa ważną rolę na tej windzie kosmicznej. Natomiast no, sama idea windy kosmicznej, winda kosmiczna pojawia się naprawdę w wielu miejscach, w wielu książkach. Także... Bo to jest bardzo fajna koncepcja tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, obniżenie kosztu
wysyłania czegokolwiek na orbitę, dowolną tak naprawdę przecież w tym momencie, tam już trzeba by było tylko rozpędzić tak naprawdę względem Ziemi, ale nie mielibyśmy problemu z pokonywaniem tej grawitacji ziemskiej, co zużywa najwięcej paliwa. Tak, to jest... Więc koszt znaczy, wynoszenia... No, nie, bo my właśnie możemy się poruszać tak, albo nadać od razu dużą prędkość, tą prędkość kosmiczną, dzięki której wchodzimy na orbitę, i możemy jakby poruszać się po orbicie wokół ziemskiej, albo jeszcze większą, żeby się oderwać, o tym już kiedyś mówiliśmy, i my albo w takim krótkim czasie dużo tej energii wydatkujemy, albo niewiele energii, ale w długim czasie. Tutaj trzeba by, wiesz co, też spojrzeć, bo mieliśmy odcinek o energii, dokładnie. Jest zasada zachowania energii, przy czym w rakietach my musimy dużo energii poświęcić na to, żeby samo źródło energii wynosić coraz wyżej. A tutaj mamy tylko i wyłącznie czysty materiał, który powolutku... Wydaje mi się, że i tak trzeba by było dopalać, nie? Tą stację na samym końcu, żeby ona nie straciła prędkości, bo jednak część tej prędkości oddawałaby na właśnie rozpędzanie względem Ziemi tego ładunku na każdej wysokości, więc tam by to uciekało. No to są, dlatego mówię, tutaj jakby nie chcemy wchodzić i nie będziemy w jakieś szczegóły techniczne, ale zainteresowani na pewno znajdą dużo opracowań. Są naprawdę prace naukowe poświęcone windom kosmicznym. Zresztą których, można zrobić odcinek po prostu o windzie kosmicznej, gdzie wtedy się tam to no to wtedy byśmy się tak musiałby nasz odcinek trwać dzisiaj chyba za 4 godziny, żeby ale zaczęliśmy wyjaśnić. Tak, zaczęliśmy, żeby wrócić, bo nie skupiać się za bardzo na tych poszczególnych jakby elementach, tylko nie wiem, takie właśnie, no zobacz jak fajnie, bo drabina Jakubowa nam się z windą kosmiczną dobrze związała. Dokładnie. O windzie jeszcze tam pewnie trochę wspomnimy, bo to jest taki projekt na taką niedaleką przyszłość, bo to się rozważa. To jest to, co jakiś czas wraca ten pomysł, tylko że... Problemem jest materiał, zdaje się, tylko który wytrzyma taką masę tak, sam bo siebie. Tutaj, nie? Bo tutaj niestety te naprężenia, powiem tak, gdzieś przemówił do mnie taki obrazek, ja przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego, ale w dawnej książce do podstaw astronomii był rysunek, który pokazywał zastąpioną grawitację, która to grawitacja, jakby wiesz, jak krąży Ziemia wokół Słońca, to oczywiście jest to oddziaływanie grawitacyjne i oczywiście jest jakby, bo to jest tor krzywoliniowy, siła bezwładności, która chce wypchnąć Ziemię na zewnątrz. Więc grawitacja działa podobnie jak sznurek, wtedy gdy na sznurku mamy jakiś ciężarek i rozkręcimy. Czyli grawitacja to jest to napięcie sznurka. Więc można by przy takim ruchu Ziemi wokół Słońca spróbować pomyśleć, czym moglibyśmy grawitację zastąpić. I okazuje się, że gdybyśmy chcieli zastąpić siłę grawitacji liną stalową, która składałaby się z tych małych linek stalowych i żeby odzwierciedlić tę siłę, ta lina musiałaby mieć grubość ponad 1000 kilometrów. 1000-kilometrowej grubości lina, żeby zastąpić grawitację działającą między Ziemią a Słońcem. Nie widzę tego, nie? To ja byłby też, tak też, masywny obiekt, tak, że nie, po prostu to rozpadłby to, się... To tylko jest taka zabawa, tak? Matematyczna. No i teraz właśnie cały problem polega na tym, że tutaj też musielibyśmy na uwięzi trzymać tą stację kosmiczną, tą przeciwwagę naszej windy i wymagane byłyby odpowiednie materiały, które będą na tyle wytrzymałe, żeby się zwyczajnie nie zerwać. Tutaj zdaje się, że w tej książce tam jest zerwanie tego, gdzieś tam się coś dzieje, tak, że ktoś spada na dół, po prostu spada z orbity, tak, spada wzdłuż tej windy, nie wiem, coś tam się dzieje. Okej, ale wróćmy do Biblii. Okay, wróćmy do Biblii, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W Biblii pojawia się jedna megastruktura, gdzie jest to budowane, jest to przedstawiane w religii jako ten wyraz takiej pychy, wyraz takiej próby pokazania, że jesteśmy więksi od Boga. To jest wieża Babel. Ta wieża była rzeczywiście, no miała
według opisu była bardzo wielka, tam przybyli ludzie z całego świata. Źródło wielkiego zamieszania oraz pracy dla różnego rodzaju lingwistów. Dokładnie i ten Babel też jest takim właśnie, też pozostał takim symbolem i wreszcie zawalił się pod wpływem tego własnego ciężaru. Także jest ta wieża Babel i tutaj no są różne opcje. Jedni twierdzą, że to jest zupełnie wymyślone, ale jednak większość badaczy wręcz próbuje wskazać jakieś miejsca. Próbuje wskazać, ja tu znalazłem datę 2244 rok przed naszą erą. Także, że rzekomo wtedy miały miejsce jakieś prace nad wzniesieniem jakiejś tam konstrukcji. Ale... Wiesz, no mamy piramidy, które przecież są dosyć sporymi konstrukcjami. No piramidy to są, tak, po piramidach więc... sporo zostało. Tak. No tak, myślę, że nie byłoby niczym dziwnym to, że ktoś chciałby wznieść coś jeszcze większego. Jakby, no wiesz, właśnie. Próby zawsze właśnie można jest. Wieża Babel jest dla tych, którzy by chcieli też sięgnąć po jakąś fantastykę. Nie mam tej książki, ale są zbiory opowiadań Teda Chianga, taki dosyć dobry, naprawdę znakomity pisarz. Zresztą na podstawie jego opowiadania powstał taki film o kontakcie, gdzie pojawiły się takie owalne twory w różnych miejscach na Ziemi i jedna pani... Arrival się to nazywa. Tak, Arrival. To jest nie pamiętam. Przybycie, nie pamiętam. Już tak. Ale to jest tytuł filmu, natomiast tytuł opowiadania Teda Chianga to był taki trochę bardziej rozbudowany. Nie pamiętam. Mm-hmm. Nie chcę tutaj strzelać. Ale też jest o wieży Babel, o budowniczych wieży Babel, o budowniczym, który kładzie ostatnią cegłę i o tym, co on tam spotkał, co zobaczył. I ten opłatek miętowy, który przeważył wszystkim. Jak znajdziecie, chyba 72 litery, taka jest antologia, ja przynajmniej ją znam. Jak znajdziecie te opowiadania, to powiem szczerze, że większość opowiadań Teda Chianga to jest po prostu... Mind-blowing. Tak, są rzeczy znakomite, ale no tak, wieża Babel była albo nie była, a piramidy, które wspomniałeś... Ale zostańmy na chwilę jeszcze przy wieży Babel, bo ja tu widzę kolejne fajne nawiązanie do megastruktur, takich jeszcze nie kosmicznych, wielkich megastruktur, ale powiedzmy takich, które na Ziemi mogą być w przyszłości i pewnie gdzieś tam plany są już podejmowane, czyli arkeologię. Te wielkie miasta, budynki, w których mega konstrukcje, gdzie mamy wszystko łącznie z parkami, szpitalami, opuszczać takiego miejsca. Tak, to są takie... Patrzę na ten obraz. W zasadzie to są te takie wieżowce z dużym otoczeniem, takie samowystarczalne. To w kongresie futurologicznym LEMA, tam się odbywa ten kongres właśnie w takim miejscu, który jest samowystarczalny. Sklepy, centra handlowe, wszystko jest w jednym miejscu. Bo tutaj jest ważna rzecz, żeby nie mylić tego z takim po prostu mega blokiem, który gdzieś możemy, nie wiem, w takich grach chociażby jak Cyberpunk 2077 sobie zobaczyć, czy w innych jakichś takich właśnie, zwłaszcza cyberpunkowych, bo to Cyberpunk poruszał ten mroczny, mrówkowaty, że tak powiem, nasz świat, w którym człowiek jest tylko takim trybikiem. I no tam były te mega bloki, to po prostu takie mega wieżowce. Coś podobnego mamy też na północy, na Pomorzu, w Gdańsku. Tak, w Gdańsku jeszcze są takie długie, kilometrowe wieżowce. Tak zwane falowce. Więc to jest bardziej coś takiego. Natomiast arkeologie to są faktycznie samowystarczalne ekosystemy wręcz nawet. Także można by było to odciąć totalnie od zewnętrznego środowiska. Mieszkamy tutaj. Tutaj rzeczywiście jest nawiązanie. Ja mam to nawiązanie związane z innym jakby projektem megastruktury, ale być może ktoś z was oglądał Stargate Atlantis. Ten pojazd, który normalnie pływa na oceanie, ten, który się nazywa Atlantis, gdzie akcja się dzieje, to jest właśnie tego typu miejsce, takie w przyszłości. Także no, jest też pojęcie megalopolis, tak? czyli takie potężne, już nie miasta, ale takie wielomiastowe, takie struktury, takie megalopolis, to jest ten cały kompleks na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w zasadzie Nowy Jork, albo na zachodnim też
Los Angeles, San Francisco, tam wszędzie mhm. są miasta, tam to jest jeden taki potężny ciąg. Czyli idziemy w kierunku Coruscant, dokładnie, Star Wars, dokładnie. Gdzie cała planeta jest jednym wielkim miastem. Jak widziałem zdjęcia, jak ta stolica Imperium, tak, czy Republiki najpierw, potem Imperium w Gwiezdnych Wojnach, jak zobaczy się niektóre zdjęcia, na przykład Singapuru, takie zrobione, tam tych bloków jest dużo, to po prostu wygląda jak takie Coruscant w miniaturze. No, ale bo mówiliśmy, wracamy do tak, Biblia już była, to są te rzeczy, które mogły tak, być. Tak, przyśniły ale... się, tak, to są jakieś tam może mrzonki, natomiast jest wiele takich czegoś, co możemy nazwać megastrukturami, co zostało zrealizowane. No i tu oczywiście ten chiński mur. Mhm. To jest absolutnie, to jest kolosalne i potężne i budzi respekt nawet dzisiaj. Coś, co ma tego samego muru, tak? Tam jest prawie 2500 kilometrów i ten mur nie jest malutki. To nie jest taki murek, tak? To nie jest ten mur Hadriana, gdzie zrobiono w poprzek Wysp Brytyjskich murek taki nieduży, żeby... No tam nie, tam były takie obszary, gdzie oni bronili, tak? Były tam jakieś warownie, inne rzeczy. Natomiast ten mur chiński rzeczywiście budzi respekt. I mało kto sobie zdaje sprawę... Mokry sen Donalda Trumpa. Tak. Na pewno wzorował się na właśnie... Pewnie tak. Chociaż ten Donald Trump, tak mu zarzucano, a kolejna jakby... A to już jest... Administracja zaczęła to dalej drążyć i budować. To jest standard. Tak, natomiast... To są w ogóle jakieś, dla mnie to są rzeczy niebywałe, ale polityką się tu nie chcemy zajmować. Nie ma sensu. Nowe badania pokazują, że ten mur, on to nie są tylko te wymurowane części, ale też naturalne elementy, które zostały włączone w mur. Także całość razem z tymi, nie wiem, jakimiś rowami, jakimiś górami, z innymi elementami, to jest ponad 20 tysięcy kilometrów. To było tak wielkie przedsięwzięcie. To przy tym linia Maginota, ta przed II wojną światową zniesiona, tam tych parę bunkrów, które miały chronić przed niemiecką agresją Francuzów, to jest pikuś, to jest prawie nic. To jest dopiero wola człowieka. Wspomniałeś, nie? O piramidach. Piramida tego chłopca, tak? Chłopca. Piramida chłopca. Piramida chłopca. Tak. Piramida Cheopsa. Słuchaj, prawie 140 metrów wysokości. To jest kolos. Jak się przy niej stoi, to rzeczywiście czuć. Tak? To jest więcej niż 1,5 metra dika. Tak, to jest zdecydowanie więcej. To jest bardzo wysoko, to trzeba spojrzeć. 140, tak. No to jest więcej niż będzie miał Falcon Heavy, nie tak. Falcon Heavy, co ja mówię, Starship cały. Starship chyba 110, tak? Ten więcej niż miał Saturn 5. Saturn 5 miał 111 metrów wzrostu. Tak. No. A to jest wyższe, 2,5 miliona kamieni, to nie malutkich kamieni, tylko takich bloków metr na metr, nawet większych, 6 milionów ton, tak, to na tyle się szacuje masę piramidy Cheopsa. To rzeczywiście jest już mega struktura. I pytanie, czy gdzieś w fantastyce wykorzystano piramidę Cheopsa? Gdzie nie wykorzystano? Stargate już twoim wspominanym przecież Stargate, było. Te pojazdy, one piramidy są po to, żeby te pojazdy w kształcie piramidy miały gdzie dokować. To było tak absurdalne i bezsensowne. To było trochę głupie. Nie? Aczkolwiek wiesz, no można powiedzieć, że to był cały spaceport tam w środku, tak, nie? Więc żeby nie budować tego gdzieś tam dookoła na szczycie. Więc to teraz stwierdzam, że to wcale nie było głupie. Ale wiesz możesz, co? Masz system obronny, startujesz z podniesienia, nikt ci tam nie wlezie do tego statku, a pod spodem masz całe zaplecze tak naprawdę. Piramida pojawia się też na Marsie, bo w filmie Total Recall, tak, faktycznie. Ale w tym normalnym Total Recall, tym z Arnoldem, gdzie się zabijają na potęgę. Tak, i gdzie... stary, dobry, pamięć tak. absolutna, zresztą tak się nazywa też biografia tak. Arnolda Schwarzeneggera, polecam bardzo serdecznie. Tak, jest, tam jest też ta piramida, którą zostawili obcy i dzięki tym generatorom można było atmosferę tak, na Marsie tak. wytworzyć. Ale jest jeszcze jedno miejsce, wracając do chińskiego muru w fantastyce, gdzie pojawia się mur. I to mur nie naturalny, tylko ręcznie, normalnie zbudowany. Kindermur. Ręcznie malowany. Ręcznie, tak. To jest Gra o Tron. Mhm. Ten mur, który
który oddzielać ma siedem królestw od właśnie tych... Ale mówisz o lodowym murze? O tym lodowym murze. Ten mur, on został wybudowany. Patrz, nawet nie zwróciłem uwagi, widzisz, na to. A widzisz, myślałem, to że jest naturalnym tworem. Trzeba zapytać Martina. Nie, najlepiej przeczytać, nie? Bo okay. W filmie to chyba nie wybrzmiało. To w książce jest, tak. W książce jest taka. I co, budowali cegła po cegle lodowej? No, lodzik po lodziku, tak? Proszę tak, bardzo. Ale to tylko takie nawiązanie. No, Gra o Tron jest... Teraz Martin zapowiada, że będzie kończył tę książkę. Jest ona monumentalna. Ta książka jest naprawdę, trzeba też... Ja, wiesz co, po przeczytaniu trzech tomów jakby przestałem czytać, bo czekam, aż będzie cała saga zamknięta, bo tak raz, że film troszeczkę tak zniechęca, a po drugie, czy zniechęca, no, jak już zobaczysz, tak, to zakończenie, ale Martin mówi, że zakończenie w jego książce będzie zupełnie inne, oby tylko napisał. Także tak to wygląda. No tak, i to też jest mega struktura. Tak, żeby nawiązać do Dicka, skoro już było, to słuchaj, w pierwszej połowie XX wieku miał być realizowany taki projekt, taka śmiała, utopijna wizja, właśnie to taki nazistowski projekt. Tutaj to był Hermann Sergel, architekt, który chciał stworzyć coś, co Atlantropa się nazywa. I to miało polegać na tym, że Morze Śródziemne miało zostać częściowo osuszone i tam miały być gigantyczne obszary pól uprawnych. Mhm. Oczywiście to osuszanie wiązało się z gigantycznymi pracami, żeby tą wodę gdzieś wypompować. Zresztą Z gigantycznymi zmianami klimatu pewnie też, co chyba niekoniecznie brał pod uwagę, mam wrażenie. No właśnie, to jest ciekawy temat, bo wiesz, jak skąd się wzięło Morze Śródziemne w ogóle? Sprawa jest taka cudowna, moim zdaniem jest świetna. Słuchaj, to jakby po prostu je tam przeniesiono. Nie, było tak. To było tak. Były dwie Ameryki i nie było tego dzyndzla między Amerykami. I Golfstrom płynął sobie normalnie między Ameryką Północną a Południową. I wskutek tego podniesienia terenu. Podniesienia terenu, tam działalność wulkaniczna była swego czasu bardzo gwałtowna, podniósł się teren i Golfstrom zakręcił. Mhm. I zaczął pchać masy wody w kierunku Europy. Morze Śródziemne, to tam normalnie ci Neandertalczycy przeszli sobie do Europy. Nie mieli jak wrócić, bo w tym czasie właśnie Golfstrom spowodował, że Gibraltar przez jakiś czas był największym wodospadem na świecie. Mm-hmm. Przez Gibraltar zaczęła się przelewać woda i napełniła basen Morza Śródziemnego. To była po prostu pusta niecka. Mm-hmm. Tak przynajmniej, ja wyczytałem taką historię w książce popularno-naukowej już jakiś czas temu, ale no, robił ten opis wrażenie na mnie. Mówię, jejku, jak to musiało wyglądać fajnie, tak? Także Morze Śródziemne to nie jest morze, przynajmniej według tej hipotezy, nie wiem na ile ona jest, może ktoś wie, tak? może ktoś jest w stanie gdzieś tam w komentarzu to skomentować troszeczkę dłużej i podać jakieś źródła, ale w momencie, gdy taka jest jakby interpretacja, to wtedy nie jest trudno wymyśleć, że my trochę tej wody wypompujemy, że zrobimy taką nieckę, nawet są plany, jakieś konstrukcje, które byłyby budowane. Nie wiem, to chłopski rozum, bo oczywiście nie jestem geologiem ani hydrologiem i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli masz taki wielki akwen, to on musi mieć jakiś wpływ lokalny przecież. No na pewno, na pewno ma, ale no, jego brak też pewnie miał. No. A w książce Człowiek z Wysokiego Zamku, w której Philip Dick przedstawia historię alternatywną, historię, w której to państwa osi wygrywają wojnę i w tej historii jest realizowany projekt Farmland. Mm. Projekt, w którym osuszane jest Morze Śródziemne i dzięki temu są te pola uprawne, tak, żeby wyżywić tych wszystkich takich szczęśliwych poddanych nazistowskich Niemiec w Europie, w Ameryce i wszędzie, no bo oczywiście cały świat jest... Żeby masło zamiast armat. Tak, pod władaniem. No, także Philip K. Dick, on
On na pewno na tym Alantropie, na tym projekcie Alantropy przez Hermana Sergela się troszeczkę wzorował. Był też projekt brytyjski, projekt Habakuk. Mhm. I to był projekt związany z tym, że Brytyjczycy chcieli budować takie gigantyczne pływające miasto. Tam nawet zaczęły się te technologiczne jakby opracowania. To... Kevin Costner jest zainteresowany. Tak, Kevin Costner, no on też to pływające miasto po wodzi. Ja nie wiem, skąd tyle wody oni wzięli, że cały świat był wodą zalany. Nie, to dobrze, okej. Na Ziemi nie ma tyle wody. Dobrze. W każdym razie były nawet robione te takie z betonu i słomy. Aha. Takie bardzo, bardzo trwałe, bardzo wytrzymałe i lekkie elementy, z których właśnie te takie gigantyczne, mierzące setki metrów, takie miasta pływające miały być konstruowane. No ale to ostatecznie ten projekt Habakuk, no i właśnie tutaj też mi się to skojarzyło z Stargate Atlantis, mhm. Z tą Atlantydą. Dzisiaj podejrzewam, że bardziej Arabia, te sprawy, to mogłaby w takie tematy iść. Oni lubią sobie zmieniać teren, tworzyć nowe miasta. No i proszę ciebie, to co dzisiaj, tak? No. Nie wiem, czy tutaj może uda się to pokazać, bo wszystko chwili, pokażemy. W chwili, gdy to nagrywamy, to tylko my to widzimy, ale... A wy też to widzicie. Tak. W tym momencie ten obraz, o to fajnie, kurczę, ja sobie zacznę wyobrażać, że wszystko i potem będziesz miał problem. Hololensy trzeba będzie zakładać, tak. Będziemy widzieć to, co później będzie. No ale słuchaj, te największe, kurczę, ja mam wzrok już słaby, ale to jest prawie, nie wiem, to pokaż, Kilometr Burj Dubai chyba. Pewnie, tak? Burj Khalifa. Tak, to jest chyba kilometr. No ma tak mniej więcej 800 parędziesiąt metrów. No to jest, słuchaj, kurczę, tyle w górę, przejść kilometr od punktu A do B po prostej drodze to jest ciężko i daleko. No tutaj prawie kilometr w górę. A wejść kilometr w górę. No po schodach bym nie chciał wchodzić, na pewno jest kilka systemów, więc trzeba się pewnie przesiadać, aczkolwiek nie wiem, czy wiesz o tym, że jak mają ramadan i nie mogą tam jeść przez cały dzień do zachodu słońca, to na dole ten zachód słońca jest wcześniej niż na górze, bo jesteś wyżej, więc widzisz więcej. Wszyscy zjeżdżają. Nie, no jak jesteś głodny, to tak, natomiast powiedzmy tam, nie wiem, załóżmy, że o 18 słońce zachodzi. Aha. Na dole. Tak, to tak. Tam gdzieś dwie minuty później dopiero się ten ramadan kończy. Różnice są już mierzalne przy czterech piętrach. No jeżeli dokładnie. Ktoś ma odkryty horyzont zachodni i ma wieżowiec, to zobaczcie, jak słońce zajdzie, to wjedźcie windą czy wbiegnijcie na czwarte piętro i zobaczycie, że to słońce jeszcze będzie. No, tak. Chcieliśmy zrobić taki eksperyment właśnie, jak mm-hmm. była ta modna płaska ziemia i pokazać w ten sposób kulistość. I w ten sposób mierzy się średnicę. To jest prosty eksperyment. Ja może dam, skoro o tym zaczęliśmy mówić, to podeślę prosty wzór. Mm-hmm. Na płaską ziemię. Na płaską ziemię, nie. Na to, jak zmierzyć promień ziemi właśnie przy takiej obserwacji. Obserwacji no momentu zachodu słońca. Bo to jest geometria, naprawdę, moi drodzy. Naprawdę proste. Taipei 101 później mamy. 510 może metrów. Nie wiem, czy takiego. To jest aktualne, wiesz, bo to ja gdzieś wziąłem jakąś grafikę. No, natomiast... No ale na pewno nie urosły, ani nie zmalały. Nie urosły, drinki, nie? Tak, tak. Shanghai World Financial Center. To takie, jak otwierasz do piwa, wygląda. Z takim wiedzą. Tak, poniżej... Mega butelki. Prawie 500, można nim Burj Khalifa otworzyć. 500 ale metrów. Jest jeszcze jedna rzecz, bo w tym Burj Khalifa na samej górze, ale bardzo wysoko, to jest to miejsce, to jest jedno z tych, które chciałbym odwiedzić mimo wszystko, mimo że nie lubię tam jeździć, już się najeździłem, ale tam wjechać, tam jest restauracja i jest toaleta, gdzie pisuary są przyczepione do szyby, do takiej no, przeźroczystej takiej materii. Można powiedzieć, że leje się na cały świat. Tak, że można widząc potężną panoramę i kawał świata. Coś można... wspaniałego. Szejkowie tak. Mają wyobraźnię. I tylko po to. Tak? Chociaż nie. Jeszcze, bo to jest w tym samym mieście,
gdzie są rzeczywiście rzeczy, które widać, struktury, które widać z kosmosu. Mhm. Bo mur chiński, mówiło się, że widać z kosmosu. Nie, nie widać muru chińskiego z kosmosu. Natomiast zacieniutki jest. Jest za cienki, jest za mały. Tak? Piramid też generalnie nie widać z kosmosu, chyba że tam mamy jakieś lunety, ale mhm. tak Hermaszewski nie widział piramid, mimo że tam przelatywał mhm. nad tym terenem. Natomiast z kosmosu widać sztuczne wyspy, tam w tym Dubaju, tak? Mhm. Te porobione takie palmy, palmo. Mhm. Które no, oni porobili, to były kolosalne pieniądze, a teraz tą pandemię to wszystko im upada. Zresztą jest taka książka pana Gołkowskiego. Gołkowskiego. Nie wiem, jaką masz na myśli, więc nie potwierdzę. Sybir Punk. To nie wiem. Tak, mówiąc. Jest taka książka, gdzie akcja częściowo się tam dzieje i to miasto jest przedstawione, bo to jest w przyszłości jakiejś tam, to miasto jest przedstawione jako już takie upadające, takie, które już się sypie, tak, że to po prostu to jest nieudany eksperyment. Za 100 lat się okaże, że to nieudany eksperyment. Tak samo wielki port, Chubu Central International Airport, to jest lotnisko na wodzie. Tak, to jest lotnisko na wodzie. Z tych... Więc to są takie, można powiedzieć, tak. Mega struktury na nasze możliwości, ale no, nie jest to ostatnie co? Słowo, wiesz co? Jakie to powiemy. Teraz ci powiem, bo megastrukturami, dla mnie to jest fenomenalne, naprawdę, są też wielkie zapory. Mhm. I zapora trzech przełomów. To jest ta wielka chińska zapora. Słuchaj, 175 metrów wysokości. Tam mówi się, ile tam osób, wiesz, zginęło, miało wypadki, betonem zostało zalanych, mhm. tak, bo tego betonu mnóstwo wylano. Ta tama jest najdroższym pojedynczym projektem budowlanym na świecie. 37 miliardów dolarów. I teraz, jak wybudowali tą tamę i ten zbiornik zaczęli napełniać, to oś rotacji Ziemi przesunęła się i rotacja Ziemi miała taki skok tam, o jakieś ułamki sekund to się zmieniło. Mhm. Czyli to już jest megastruktura, która wpłynęła na rozkład masy Ziemi. Także, no, oczywiście na rozkład masy Ziemi wpływa to, że mamy zimę raz na południu, raz na północy. Jak napada dużo śniegu, to ultradokładnymi pomiarami jesteśmy w stanie zobaczyć, że Ziemia troszeczkę zwalnia, bo rozkład masy powoduje, tak, te zachwiania. No, to są naturalne zjawiska. Natomiast to jest zjawisko. To nasze jest i to nie jest ostatnie słowo? Tak. Jest też ta słynna zapora Hoovera. No, ona jest dużo starsza. Ona ma z kolei jest najwyższa, ma 224 metry od tego tam, gdzie się przejeżdża, teraz samochody tam raczej nie jeżdżą, tak jak w filmach tych katastroficznych, gdzie ona zawsze musi być zawsze, zniszczona. Dokładnie. Teraz jest taki most nowoczesny obok zbudowany. Także te zapory, jest tak też zapora Itaipu, to jest w Ameryce Południowej, taka wielka. No przede wszystkim te zapory to są gigantyczne elektrownie. Także to są, i to jest ta zielona energia. To jest chyba jedyna prawdziwa zielona energia, która stawiamy zaporę, spiętrzamy wodę i ta woda płynie i obraca nam turbiną. Nic nam, żadne wiatraki nam nie przeszkadzają, nic nam nie śmieci, chociaż no, też te zbiorniki. Czy wiesz, no zmieniamy jednak, jakby nie patrzeć tam te nurty, pływy i inne rzeczy związane z wodą, nie? Ja pamiętam, wiesz co, jak była budowana zapora, to jest miejscowość Krościenko, tam niedaleko Szczawnicy też tam budowano taką zaporę, to cały kościół tam w tym miejscu, które miało być zalane, cały kościół oni przenieśli w inne miejsce, taki zabytkowy. No to nie byłem tam, jak już zalano to wodą, ale no ta dolina robiła wrażenie. Jak sobie wtedy wyobrażałem, jak tam byłem. Też można powiedzieć o mostach. Tak? Niektóre mosty naprawdę robią wrażenie. Ten najdłuższy most Yintang, chiński most, który ma 26 kilometrów, albo Donghai. W zasadzie bezsensowny most, bo on tam są krótsze drogi, ale zbudowali, ma 32 kilometry długości. Największe te pylony, które podtrzymują, jest wiadukt Milau,
najwyższy z 7 filarów 343 metry. Niebywałe to jest. 343 metry. Jak to jest... w Jetsonach, nie? Oni mieszkają na takich słupach. Tak, zawsze. Kurczę, to jest niesamowite. Też takie prawie 300-metrowe filary, tak zwany most kamieniarzy. On tutaj akurat, to z, może widzicie to zdjęcie teraz, albo nie. Zastanowimy się, czy widzicie to zdjęcie, czy nie. Co my tu jeszcze zbudowaliśmy? Wielki zderzacz hadronowy. To jest całkiem spory projekt. To jest mega struktura, bo on, słuchajcie, no, ja nie miałem okazji być, nie wiem, ty byłeś? Ale kombinujemy, żeby pojechać do CERN i zrobić tam jakąś fajną serię. Bo no, ja tylko na zdjęciach i z relacji znajomych, którzy byli, wiem, to jak gigantyczne są te detektory. Mhm. No, nie są jakieś tam małe, takie małe laboratoria, to są wielkości budynku 3-4-piętrowego, potworne, gigantyczne konstrukcje, wewnątrz których dochodzi do zderzeń pojedynczych protonów i ta energia, która się uwalnia, ona produkuje, przetwarza się, przekształca się w inne cząstki, które są detekowane przez jakieś bardzo skomplikowane maszyny, przez potężne też systemy komputerowe. Tak? Także ten wielki zderzacz hadronów. Natomiast właśnie cały jakby fan zaczyna się w momencie, gdy zaczynamy mówić o megastrukturach, tych, które mogą w bliższej albo dalszej przyszłości się pojawić. Mhm. Bo do tej pory było to, co... To, co już mamy i znamy, to, co już nie robi mamy, wrażenia. Wrażenie robi, bo jak się jest gdzieś tam na Manhattanie, to te potężne wieżowce, nie wiem, jeżeli ktoś z was był w Dubaju, to pewnie robi wrażenie. Ale wiesz, to robi, jak pojedziesz zobaczyć, natomiast jak mówisz o kilometrowym wieżowcu, to każdy powie, no spoko, fajnie, nie? Duże, ale jak powiesz o stacji kosmicznej albo, wiesz, pierścieniu Nivena, o którym gdzieś tam pewnie opowiemy, albo o roju Dysona, który otacza cały Układ Słoneczny, wtedy robi to wrażenie. To ciężko to porównać, nie? I tutaj właśnie też mówiliśmy, już wspominaliśmy o tym megalopolis i jest jeszcze takie pojęcie ekumenopolis, tak? To jest jeszcze jakby szersze, czyli cała planeta jest jednym miastem. Megalopolis to są gigantyczne, tak, a to jest cała planeta. Nie wiem, czy Ziemia kiedykolwiek stanie się wielkim jakby miastem. No. Nie wiem, czy jest tyle materiału, żeby chociaż. Tak, no to jest właśnie ten problem. Ale wiesz. Trzeba by było zwozić go z zewnątrz, a wtedy zmieniamy też masę już mimo wszystko jednak. Żeby pokryć całą planetę konstrukcjami stalowymi, częstokroć i tak dalej, to już byłaby całkiem spora masa. Jednak mimo wszystko. No. Jest, wiesz co, jest tak. To, co mamy na orbicie, też wspominaliśmy już o tym, nasza, nie, to nie jest nasza, ale... Tak, kupiliśmy ją ostatnio, także wiecie. No ty masz u siebie miniaturkę taką Lego. Nie, nie mam. Nie masz? Nie tej mam. Stacji kosmicznej? Mylisz moje Lego. Ja mam Saturna i mamy, znaczy nie, mamy ją, ale poczekaj, to opowiedz, a ją przyniosę po prostu. Faktycznie masz rację, zapomniałem, co mam. Ach, no bo kiedyś chyba właśnie widziałem, tak mi mignęło. Więc Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest konstrukcja naprawdę wielka. Gdy wyobrazimy sobie, że ona razem z tymi wszystkimi panelami, razem z tym całym jakby oprzyrządowaniem jest wielkości płyty stadionu. Że tam może pracować. O, no widzisz, masz. Mam, tylko niezłożona, cały czas czeka na live'a. A, to będziesz ją składał na żywo. Na żywo. Ja ci powiem, że ci nie zazdroszczę, bo właśnie w tej chwili, gdy to nagrywamy, to kupiłem tego Saturna, którego masz też u siebie, taki metrowy Saturn. Kupiłem dla mojego syna i zaczął go składać. I wiesz, tam jest chyba 12 paczek tych klocków. Tak, tych klocków jest od groma. Złożył na razie taki kawałek i kilka godzin przy tym siedział, więc myślę, że całego za tydzień złożyliśmy będzie kilkanaście miał. Złożyliśmy godzin na live też tego Saturna, także damy radę. Nie, to jest chyba trochę prostsze do złożenia. To jest nieduże, natomiast następne w kolejce będzie... Złożone u mojego kolegi stoi. Widziałem mojego kolegi, więc tak, a tutaj... No fajnie, właśnie...
Przy czym sama stacja kosmiczna to jest jakby jedno. My myślimy, tak, myślimy, no, no są osoby, które myślą, my to myślimy tak, żeby sobie jakby zrobić fajnie w głowie i powiedzieć, och, jakby było dobrze, gdyby to zrealizować, gdyby pojawiły się na orbicie elektrownie. Oj, to by było wspaniałe. I jest rozważanych kilka możliwości. Zaraz, ile, żebym ja tutaj, bo to mi chyba te kolory się tutaj popsuły, a nie chciałbym skłamać, ile kilowatów dają panele stacji kosmicznej. To jest chyba coś około 10 kilowatów. Taki jest. Nie wiem, te kolory są, bo to są 7 kilowatów, 7, około 7 kilowatów. 7 kilowatów, tak. Widzisz, masz lepszy wzrok. Masz, pod, nie, masz pod, magiczne okulary. Tak, magiczne, pod światło po prostu widzę tusz. Tak. Około 7 kilowatów. 7 kilowatów, żeby zasilić taką stację, no to jest wystarczające. Tam jest jasno, tam jest prądu dużo. No ale teraz proszę zobaczyć, ile my zużywamy tego prądu w domach. Ile zużywają go całe osiedla, całe miasta, no to są już całkiem spore ilości prądu, no takie jakieś, nie wiem, żarówka, tutaj te reflektory, które tu są rozstawione, ja podejrzewam, no 2-3 kilowaty, to całe oprzyrządowanie, to są LEDowe, ale komputer, 5 w maksie, nie? Ale komputer, 5, tak? 5 my kilowatów. Tu mamy 5 w maksie na całe studio i wystarcza, więc ja podejrzewam, że 3 to tak w maksie wszystko bierze z komputerem. No czyli no komputer pewnie w tym momencie jest, kwestia jest dosyć jakby jasna. Na orbicie ze Słońca dociera do nas w postaci promieniowania stała słoneczna. 1,3 kW na każdy metr kwadratowy na sekundę. Tak? To jest tyle energii. Jeśli byśmy byli w stanie choćby część tej energii złapać, no to im większa będzie konstrukcja, tym więcej tej energii złapiemy. No i takie gigantyczne panele słoneczne, tak, te takie fotowoltaiczne instalacje, no gdzieś tam przewijają się. Wręcz w niektórych śmiałych wizjach to są takie całe promienie, takie całe pierścienie, tak, w poprzek równika, które łapałyby tą energię słoneczną. No problem jest, żeby ją przekazać. No jeśli będzie winda kosmiczna albo kilka, no to zwykłe kable wystarczą. Inaczej trzeba by jakiegoś innego nośnika. Mówi się o promieniowanie mikrofalowe, laserowa, ale to jest dosyć niebezpieczne. To jest jednak duża wiązka, bardzo wysokoenergetyczna. Jakiś musiałby być system, który jest w stanie odebrać tą energię i jeszcze raz przetworzyć ją w energię elektryczną. Więc tutaj mamy sporo kłopotów. Jest jeszcze jeden ciekawy pomysł. Pomysł, który bierze się wprost z rozważań wziętych z równań Maxwella. Czyli mamy połowę XIX wieku, James Clerk Maxwell tworzy nowoczesną teorię elektromagnetyzmu i tam jest, tam, żeby to zostało stworzone, to wcześniej Faraday taki prosty eksperyment wykonał. W tym eksperymencie on włożył do cewki, czyli takich kilku zwojów z drutu, wkładał i wyciągał magnes. Wyobraźmy sobie taką dziurę zrobioną z drutu. Ten drut jest podłączony do jakiegoś miernika, tak, galwanometru, wkładamy i wyciągamy magnes. No i gdy wkładamy albo wyciągamy magnes, to płynie prąd. W tej cewce tworzy się prąd. Żeby sięgnąć głębiej, to czym jest magnes, tak? Czy jak tworzy się pole magnetyczne. Ładunki elektryczne w ruchu są źródłem pola magnetycznego, czyli każdy kabel, tutaj mamy, specjalnie schowany, żeby go nie było widać, ale... Patrz, jak leci na światło. Leci na światło. Tutaj płynie prąd, tak, w tym kablu, żeby tą żarówkę zasilić i wokół tego przewodu z prądem, gdzie sobie elektrony biegną, wokół tego przewodu jest pole magnetyczne. Czyli teraz popatrz, jeżeli mamy ładunki w ruchu, one są źródłem pola magnetycznego, a to pole magnetyczne może spowodować zaindukowanie nowego prądu. Słońce, oprócz światła tam podczerwieni, jest źródłem strumienia cząstek, które nazywamy wiatrem słonecznym. No i ktoś taki jak Dyson
Jeszcze dzisiaj o nim Freeman Dyson. Tak, tak. Niedawno, niestety... Będzie mówione. Niedawno się zmarło panu Freemanowi Dysonowi, ale no, sędziwego wieku dożył i się dla fantastyki też dobrze przysłużył. Natomiast tenże Freeman Dyson i niejaki Harrop, oni wymyślili coś takiego, co nazywa się satelitą Dysona Harropa. I czym to jest? To jest po prostu... Cewka. Uzwojenie. To jest wielka, gigantyczna cewka, którą wystawiamy w poprzek na działanie wiatru słonecznego. Wiatr słoneczny to jest prąd, to są ładunki elektryczne. I w tej cewce wytwarza się prąd. Nic prostszego. Im większa cewka, im więcej uzwojeń, tym więcej mamy prądu. Tylko trzeba znowu jakoś przekazać. Tylko trzeba go przekazać, tym kablem trzeba to połączyć z jakimś tam systemem. Mhm. To jest bardzo, bardzo elegancka, bardzo, bardzo prosta idea. Ale czy to jest jakoś mniej wydajne niż panel słoneczny? Z jakiegoś względu nie używa się tego na przykład na stacji kosmicznej. Na stacji kosmicznej nie, bo to musi być spore, to musi być duże. Tutaj dla jako takich już osiągów to musiałoby mieć, nie wiem, spore średnice, tak? Także... Czyli mówimy tu raczej o dziesiątkach metrów przynajmniej. Tak, żeby... to nie są małe, to nie są małe. To, ten strumień wiatru słonecznego to nie jest taki strumień cząstek bardzo silny. Tutaj, żeby miało to jakiś efekt, to musi mieć setki metrów średnicy, tak? Taka konstrukcja. Dlatego ona jest, już się znalazła w tym programie jako mega struktura. Omega struktura z niższej półki. Mega struktura z niższej półki, ale my tak. Mówiliśmy już o naszej windzie kosmicznej. Mm-hmm. Konstantyn Ciołkowski, a ja widzisz, mówiłem, że on był zainspirowany drabiną jakubową, a tutaj mam notatkę, że jego tak naprawdę to poruszyło otwarcie wieży Eiffla. Mm-hmm. I on jak zobaczył tą wieżę Eiffla, to wow, gdyby taką do samego kosmosu zbudować. Nie? I teraz wszyscy ci, którzy napisali w komentarzu po tym, że to była wieża Eiffla, macie odpowiedź, że jednak w programie też padło. Tak, że to jest wieża Eiffla, że to jest tak. Tego się komentuje po obejrzeniu. A tam już wszyscy od razu, ole bzdura, ale co on plecie, no nie, jaka drabina Jakuba, przecież. Także się tutaj mam drabinę, a nazywam się Krzysztof. Dokładnie, auto poprawiamy się. Znaczy oczywiście, nie, no cały czas, bo też nie jesteśmy alfą i betą, tak? Nie, alfą i omegą, tak? I niektóre rzeczy... No, warto mieć w notatkach. Więc tutaj Konstantyn Ciołkowski, no to nie ulega wątpliwości. On jest autorem samego pomysłu, który był wielokrotnie rozwijany, o którym już mówiliśmy, więc nie będziemy tutaj o tym wspominać. To ostatnie twierdzenie i windę do nieba już pokazywałem. Mhm. Warto wspomnieć, bo Kim Stanley Robinson, to jest taki pisarz, który napisał trylogię marsjańską, taką bardzo techniczną książkę, bardzo fajną, z Czerwony Mars, Zielony Mars i Niebieski Mars, dosyć grube książki, ale fajne, warto je przeczytać. Jest też, no jest sporo tego, sporo tych pozycji, gdzie pojawia się winda kosmiczna, pewnie jakieś filmy byśmy też wymyślili, tak? Ja nie pamiętam sobie filmu z windą kosmiczną, ale być może jakiś powstał. Na pewno, bo to jednak jest taki pomysł, że on musiał być gdzieś tam. Dramat psychologiczny, wszystko dzieje się w kapsule jadącej na górę. Na przykład. To jest bardzo dobry pomysł na znowu jakiś scenariusz takiego krótkiego filmiku. Tak, zwłaszcza, że jest bardzo kameralny. Tak. Że ktoś nie daje rady i mówi zawróćcie. Dokładnie tak. A Niemcy mnie biją. Spokojnie, zawrócimy za tydzień. Tak, Niemcy mnie biją. Byli tacy. I tutaj, właśnie, to mi się, wiesz co, pisałem ostatnio felieton do, kiedyś anonsowałem taki kwartalnik Sphinx, gdzie jest dużo fantastyki i dużo takich też felietonów naukowych. I mniej więcej w połowie mówię, no to teraz ten, króciutka przerwa. Tak jak w filmie Sens życia Monty Pythona. Mm. Nie wiem, czy pamiętasz. I tam w przerwie było poszukiwanie ryby. Było, faktycznie. Fishy. Pamiętam. Gdzie jest ryba? Nie, tutaj ryby nie będziemy szukać. Za to chciałbym, żeby w takim przerywniku parę słów powiedzieć o sztucznej grawitacji. Okej.
w zasadzie o sztucznym ciążeniu, przepraszam, bo to jest złe sformułowanie, sztuczna grawitacja. Grawitacja to jest oddziaływanie między dwiema masami. Natomiast wynikiem działania grawitacji jest ciążenie. Tak? Ciążenie, bo grawitacja działa na masę. Mhm. Więc my mówimy o sztucznym ciążeniu. I tutaj są te dwie drogi. A nie powinno się trochę zmienić definicji grawitacji? Oddziaływanie między, chociaż w sumie zawsze dwoma masami, ale tak. To jest też oddziaływanie masy z czasoprzestrzenią. No generalnie nie? Oddziaływanie, masa oddziałuje na czasoprzestrzeń, zmieniając czasoprzestrzeń. No. Ale ta zmiana ma sens i mówienie o niej tylko wtedy, gdy w tej czasoprzestrzeni pojawi się druga masa, no ewentualnie promieniowanie, które też jakby korzysta z tych. Właśnie to mnie jakiś czas temu zastanawiało, bo pamiętam te definicje ze szkoły, gdzie bardzo newtonowski model. Tak, znaczy grawitacja, wiesz, ale to też... A chyba jest bardziej sensowne, znaczy inaczej, klarowniejsze, nie? Tak. Niż ta druga definicja. I tutaj właśnie jest sytuacja jest prosta. Gdy jesteśmy tu na Ziemi, no to odczuwamy, każdy z nas, tak, może stanąć na wagę i stwierdzić, jakie jest ciążenie, bo tak naprawdę, i to też powinniście wiedzieć, waga nie mierzy masy, tylko mierzy siłę, z jaką jesteśmy przyciągani przez, nasza masa jest przyciągana przez masę Ziemi, tak, przez Ziemię. I co innego pokaże na Marsie, co innego na Księżycu. Ta siła jest równa iloczynowi naszej masy i natężenia pola grawitacyjnego. A natężenie pola grawitacyjnego tu w tym miejscu wynosi mniej więcej 9,81 metra na sekundę kwadrat. My to nazywamy przyspieszeniem grawitacyjnym. Tak? To też funkcjonuje taka nazwa, chyba nawet częściej. To małe g, tak? To jest przyspieszenie grawitacyjne. No i małe g razy nasza masa to jest siła ciążenia. I dzięki temu właśnie nasze wagi są tak skonstruowane, że są wyskalowane na masę. Czyli one tę siłę już dzielą przez to 9,81. Dzięki temu możemy odczytać naszą masę, a masa jest niezmiennicza. Tak? Ciążenie się zmienia, na różnych obiektach to ciążenie jest różne, może być brak ciążenia. Wtedy, gdy mamy spadek swobodny na przykład, ten brak ciążenia, który miał miejsce w tych lotach teraz, takich suborbitalnych, można powiedzieć, ostatnio tam był brak ciążenia spowodowany spadkiem swobody. Tak? Nikt nie wyłączył grawitacji, tylko po prostu lecieli sobie. Tak, grawitacja, to też warto wiedzieć, grawitacja na orbicie jest, tylko pojazdy orbitalne, czy też pojazdy te suborbitalne, one... Tak, pojazd na orbicie spada, ale on ma prędkość taką, że nie może spaść. Mhm. A pojazd suborbitalny spada, no i ma za małą prędkość, żeby nie spaść, więc spada. W jednym i w drugim przypadku tam siły bezwładności i grawitacja, one są w takim stanie, że nie działa na nas nic. Sajfan robił fajny eksperyment na ten temat. Włożył małą kamerkę do pudełka, chyba takich po butach i jakieś figurki Lego, po czym podrzucał to pudełko, jak ono spadało, to normalnie w środku wyglądało to jak na stacji kosmicznej. Tak, dokładnie, bo w tym momencie jest spadek swobodny. I teraz, gdy jesteśmy na Ziemi, jest rzecz oczywista. Gdy jesteśmy na Ziemi, działa na nas przyspieszenie 9,81 metra na sekundę kwadrat. Wyobraźmy sobie, że możemy być poza zasięgiem naszego pola grawitacyjnego w rakiecie, która porusza się z takim przyspieszeniem. Mhm. Czyli w stronę przeciwną do ruchu rakiety będzie działać na nas takie pseudociążenie. Tak? Jeżeli rakieta będzie przyspieszać dokładnie 9,81 metra na sekundę kwadrat, to my będziemy się czuć dokładnie tak, jak na powierzchni Ziemi. Jeśli rakietę ktoś zamuruje, nie będzie okienek, no to nie będziemy nawet w stanie powiedzieć, czy to jest siła ciążenia. No to są sposoby, jak powiedzieć, czy jesteśmy na pokładzie rakiety, czy na Ziemi, tak? No, ale zresztą Einstein się nad tym problemem zastanawiał i doszedł do Czy te dwie siły są równorzędne? Czy takie ciążenie wynikające z przyspieszenia, czy ciążenie wynikające z istnienia grawitacji, czy one są równorzędne i do jakiegoś tam bardzo wysokiego rzędu wielkości one są nierozróżnialne, tak? Mhm.
chyba że układy będą nieinercjalne i wtedy inne jakby efekty wchodzą w grę. Czyli pierwszy sposób na uzyskanie sztucznego ociążenia to jest właśnie przyspieszająca rakieta, czy cały układ, czy całe miasto, które przyspiesza, a my w stronę przeciwną właśnie to zyskujemy. Jesteśmy wgniatani. Nie tak, jako. Jesteśmy wgniatani, no i tak to działa. A teraz drugi sposób jest no, bardzo często też stosowany przez fantastów. I ten drugi sposób, myślę, że wszyscy z was doskonale jakby sobie z niego zdajecie sprawy, bo każdy z was zapewne jechał kiedyś samochodem, który pokonuje zakręt. I gdy pokonujemy zakręt, no to co czujemy? I szybko zwłaszcza. No to tak bardziej wtedy czuć. Bez przesady, żeby... Nie nakłaniamy, tylko tak. Wtedy czuć bardziej. Gdy pokonujemy zakręt, to czujemy, że coś nas próbuje wypchnąć na zewnątrz w kierunku ruchu. I to jest sprawa taka no, dosyć prosta do wyjaśnienia. Otóż w ruchu krzywoliniowym występuje coś, co nazywa się przyspieszeniem dośrodkowym. Tak? Mhm. Coś, co działa do środka. Jeżeli mamy przyspieszenie, które działa na masę, no to automatycznie pojawia się siła. I to jest ta siła, to są te opony, które się trzymają. Mhm. Tak? Ale że my jesteśmy w środku, to na zewnątrz próbuje nas, to jest druga zasada druga zasada dynamiki Newtona. Każdej akcji towarzyszy reakcja, czyli sile, która jest budowana do środka, działa coś, co nazywamy siłą odśrodkową, to jest siła bezwładności, która próbuje zachować jakby stan ruchu, czyli próbuje nas wypchnąć na zewnątrz. No bo byliśmy rozpędzeni w jakimś tam kierunku. Tak. Potem zmienia się kierunek, ale my cały czas próbujemy lecieć. Tę siłę bezwładności to my czujemy często, jak jedziemy w autobusie i on nagle hamuje. Tak. Samochód jest wtedy dla nas układem inercjalnym i nasza masa, ona chce zostać w takim stanie, w jakim była, czyli w stanie ruchu w przód. Gdy cały układ hamuje, to my lecimy do przodu, bo ta bezwładność. Mhm. Tak samo tutaj, w tym ruchu, my chcemy cały czas poruszać się dokładnie po stycznej, w każdym momencie. Tak? Ale coś nam przeszkadza, coś nas tam trzyma. Tak? Także no, sprawa myślę, że jest dosyć prosta. To jest tak jak Ziemia porusza się wokół Słońca, tak jak satelita porusza się. Mm-hmm. Tak? To jest to może... Całe szczęście, że mamy przyciąganie na Ziemi, bo inaczej byśmy mieli cały czas taki... No my też, na nas też oczywiście działa ta siła, która nas próbuje jakby odepchnąć. Ona dlatego jesteśmy na równiku trochę lżejsi niż na biegunie. Tak, bo równik, jak chcecie schudnąć szybko, to... Tak, to równik jest... Bo tam nasza prędkość względem środka geometrycznego i środka masy Ziemi jest największa na równiku. Okej, okay. Natomiast jak to wykorzystać? No wystarczy zbudować takie coś okrągłe, co będzie wprawione w ruch, gdzie będzie siła dośrodkowa, która jest związana z przyspieszeniem dośrodkowym, a bezwładność będzie nas próbowała wypchnąć. I to właśnie ta bezwładność wypychająca nas na zewnątrz będzie imitować dla nas ciążenie. Wystarczy w odpowiednim miejscu zrobić podłogę. Tak. No, to dlatego my czasami potrafimy naszą grawitację takim sztucznym ciążeniem pokonać. To są te takie albo takie samochodziki, które mamy małe, które jeżdżą tak, i potrafi taką pętlę śmierci. Albo jak ktoś jest odważny, to może na prawdziwym rowerze czy motocyklu taką jakby pętlę pokonać. Albo roller coaster i sobie wsiąść i tak, doświadczyć tego. Dokładnie. Więc ciekawe jest to, że wiele tych takich przeszkód na roller coasterze pokonujemy bardzo bezpiecznie, bo wgniata nas ta siła właśnie w fotele i tak naprawdę niekoniecznie nawet musielibyśmy mieć te wszystkie zabezpieczenia, bo nie wypadlibyśmy. No i tutaj mamy jakby prostą, prościutką, taką bardzo, bardzo sympatyczną odpowiedź odnośnie takich megastruktur. Mhm. Bo dla nas dosyć ważne jest, żebyśmy mieli warunki jak najlepsze. Nieważkość, czyli brak tej oddziaływania tego ciążenia, ona nie jest zdrowa. To jest absolutnie. To astronauci nie wracają, szczególnie po długich misjach, zdrowsi. Tam są niektórzy, wręcz są takie opisy, że astronauci
przez praktycznie całą swoją jakby bytność na orbicie, bez przerwy mają nudności, bez przerwy coś się dzieje. Mhm. Więc tutaj... No tam wchodzi dużo rzeczy. Ale też te kwestia, tak, kości, wszystko, tak. Dlatego też robiono takie eksperymenty, żeby stacja kosmiczna też się mogła obracać, żeby chociaż taka namiastka ciążenia tam wewnątrz była. Dlatego w książce i filmie Marsjanin tam ten pojazd, który leci na Marsa, on ma takie obracające się pierścienie. No i właśnie już jesteśmy w domu. Już jesteśmy w domu. Nie wziąłem tej książki, ale to też jest Arthur C. Clarke. On napisał książkę 2001 Odyseja Kosmiczna, potem to kontynuował. I tam w tej książce i w filmie przede wszystkim pojawia się ta stacja kosmiczna w kształcie takiego koła, tak? Takiego podwójnego u niego koła, które obraca się, są szprychy. I to jest właśnie ta mega struktura. Później zaczęto się tym zajmować i opisano to jako torus Stanforda, ale tak naprawdę ten właśnie pomysł, to jest pomysł, na który zdaje się wpadł już i opisywał już von Braun. Von Braun już o takich stacjach kosmicznych, jakieś tam wodze fantazji. Werner puszczał. Von Braun, czyli ojciec amerykańskiego programu kosmicznego, a wcześniej kapitan nazistowskich Niemiec. Tak, on w Peenemünde był odpowiedzialny za projekt, program rakietowy V1 i V2. Był jednym z głównych inżynierów i miał wytatuowane SS. Dokładnie. Tak, był oficerem SS. Super Space to miało znaczyć. Super Space. Ja mam inne, ale to potem ci powiem, jak ja dzisiaj to. No i teraz, skoro już to mamy, no to zobaczcie, bo najważniejsze było, żeby zdefiniować, że w takim układzie, który rotuje, będzie działać sztuczne ciążenie. Tak, no, ale to praktycznie od zawsze, od momentu, gdy grawitacja została przez Isaaca Newtona jakby opisana, to dosyć wcześnie doszliśmy do tego właśnie momentu. No i pojawiły się te projekty, na przykład projekt tak zwanej sfery Bernala. John Desmond Bernal w 1929 roku zaprojektował taki habitat, który byłby kulą. Byłby kulą i w środku obracającą się, i w samym środku tam mogliby mieszkać ludzie. Po wewnętrznej stronie, rozumiem. Tak, w oryginalnej wersji miało to mieć średnicę 1,6 km, 30 tysięcy mieszkańców. Oczywiście tutaj już sobie wyobrażamy, że na równiku, bo wewnątrz ta grawitacja byłaby, to ciążenie, przepraszam, ciążenie byłoby największe przy stałej prędkości obrotowej. Gdzieś tam przy biegunach byłoby mniejsze, więc ludzie, którzy by się starzeli, mogliby zmieniać swoje miejsce na takie, gdzie im się troszkę lżej, albo ktoś by przytył trochę, tak? Ja bym tam gdzieś mieszkał, gdzieś po środku, żeby było... Zmieniałby szerokość. Tak, zmieniałbym szerokość. Także tego typu. Pojawił się też pomysł na torus Stanforda. I tak jak Odyseja Kosmiczna, to jest końcówka lat 60. i tam już się pojawia ta stacja kosmiczna, ale taki prawdziwy pomysł to jest 1968 rok, tak, tam się pojawia. Natomiast w 1975 roku NASA zorganizowała letnią szkołę na Uniwersytecie Stanforda. I jakby celem takim tej szkoły było zaprojektowanie stacji kosmicznej. I tam zaprojektowano właśnie coś taki torus, który byłby takim wielkim kołem, który obracałby się. I tak naprawdę to, co my widzielibyśmy jako górną część, wierzchnia część, od spodu byłoby podłogą, na której dokładnie. Tam działałaby ta siła na zewnątrz. I to jest coś, co myślę, że wszyscy doskonale znają, dlatego że ten torus Stanforda pojawił się, on właśnie był przez von Brauna, też Hermann Potocznik był taki jeszcze wcześniej taki konstruktor. Natomiast
Torus Stanforda pojawia się w filmie Elysium. Tam tak, właśnie faktycznie. Te elity, tak, elity sobie budują w Elysium, żeby tam sobie żyć z dala od motłochu. Tak? Tak, pamiętam tę scenę, kiedy zszedł na dół tak. jeden z tych właśnie tam wysoko postawionych korpolutków. Mm-hmm. I teraz... I z takim obrzydzeniem patrzył, tak, że musi to spędzić i teraz tydzień. I teraz, proszę ciebie, już przechodzimy do Torusa Stanforda. Czy może do takiej konstrukcji, tak? Mhm. Takiej jak mówię, jak w Marsjaninie, też w Interstellar. Ta stacja, którą oni mają, ona też się obraca. To jest też taki właśnie kilka elementów połączonych ze sobą, kilka pokojów, przechodzimy z jednego do drugiego, one tworzą taką obracającą się strukturę. Skoro właśnie mówimy o tych strukturach ze sztucznym ciążeniem, takich obracających się, to ja absolutnie polecam, no, Janusza Zajdla, to wszystko, tak? Natomiast tu w tym kontekście pasuje Paradyzja, bo Paradyzja jest taką właśnie stacją kosmiczną. Oczywiście, nie wiem, jeżeli nie czytaliście jeszcze, to nie zdradzę, jak to się wszystko kończy, ale no, ta Paradyzja, tam ustrój Paradyzji, oni się odłączyli, zerwali wszelkie, prawie wszystkie kontakty z Ziemią. Tam dociera jeden pisarz, dziennikarz na Paradyzję. Jakoś dziwnie oni kryją tą swoją stację kosmiczną, to swoje miejsce, gdzie żyją. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No, finał jest zaskakujący. Ja tę książkę czytałem kilka razy, więc już za każdym następnym nie było zaskoczenia. Natomiast też jest... Dziwne jakby było, to też, by dopiero był kurs niedawno pisarski. To też taka informacja. Pojawiła się cała seria audiobooków, bardzo fajnie czytanych, wśród nich Paradyzja. Książka jest gruba, tak, szybko się czyta. Zajdel ma fajny, taki prosty, ciekawy język, także bardzo serdecznie polecam. Jest zresztą nagroda Zajdla. Mówiłem o strefie Bernala i w tym kontekście gra Endera. Może nie tyle książka, bo w książce tam to się też pojawia, ale nie wiem, ja tego tak nie odebrałem. Dopiero w filmie, nie wiem czy zauważyliście, tam ta w środku tej konstrukcji, tej stacji kosmicznej, gdzie oni byli szkoleni, gdzie Ender i te różne grupy młodzieży były szkolone, tam jest właśnie takie pomieszczenie, gdzie oni trenują w stanie braku ciążenia. To jest środek, natomiast cała ta konstrukcja, wszędzie jest ciążenie, więc to jest takie właśnie miejsce, gdzie też realizuje się to sztuczne ciążenie. Tutaj u Endera jest jeszcze jedna bardzo ciekawa konstrukcja, bo na początku Ender trafia na stację kosmiczną, która jest wydrążonym satelitą. I w tym satelicie też czy jakąś taka planetoida. Taka planetoida, tak, wewnątrz której tam są te korytarze po formidach, oni przejęli taką planetoidę i tam właśnie ludzie zbudowali swoją bazę. Także pojawiają się takie, no można powiedzieć, dwie megastruktury. O Enderze, no cykl jest naprawdę znakomity. Nie tylko gra Endera, która została sfilmowana. Moim zdaniem film jest bardzo dobry, jest fajny, tak, świetnie zrobiony. Też aktor, który odgrywa rolę Endera, też jest no, sympatyczny. Także myślę, że warto. Kolejne jakby rzeczy związane z tym Torusem Stanforda, z tą ideą, bo tutaj tak naprawdę my jakby rozszerzamy ideę. Jest konstrukcja, która nazywa się Cylinder O'Neilla. Gerard O'Neill, on w połowie lat 70. przedstawił taki projekt, który nazwał Wyspa 3. I to był walec, który obraca się wzdłuż, wokół tej podłużnej osi. Czyli taki wielki walec. No i wyobraźmy sobie, czyli mamy taki jakby torus Stanforda, ale taki jeden przy drugim, czyli zyskujemy to całe wnętrze, tą potężną, gigantyczną
strukturę. Czyli średnica musi być. Tak, ta średnica u niego, powiem ci tak, i państwu przede wszystkim, cylinder O'Neilla miałby mieć średnicę 8 km i długość 32 km. Potem pojawiły się inne wersje. Zaproponowano w 2000 roku inżynier Thomas McKendry konstrukcja o promieniu 460 km i 4600 km długości, czyli mielibyśmy 13 milionów kilometrów kwadratowych, czyli tyle co obszar obecnej Rosji. Rosja w kosmos. Rosja w kosmos. Jak w tym dowcipie. No to nie, to, ale to absolutnie nie sugeruje, że Rosjan chcemy wysyłać w kosmos. I ten cylinder O'Neilla, on pojawia się w literaturze. Niestety nie znalazłem, nie mam tej książki. Ja chyba jej po prostu nie miałem na półce. Ja czytałem jako kiedyś z biblioteki. Potem powtarzałem to jako e-book. Natomiast ten sam autor, Arthur C. Clarke, napisał Spotkanie z Ramą. I później Rendezvous i Frama, i później jakby jeszcze trzy kolejne części tego cyklu się pojawiły, gdzie Rama to jest taki gigantyczny cylinder, który przylatuje z kosmosu, leci po orbicie hiperbolicznej i w momencie, gdy jest w Układzie Słonecznym, lecą astronauci i oni tam wlatują do tej ramy i okazuje się, że to jest taki gigantyczny habitat, wewnątrz którego dzieją się dziwne rzeczy. Potem w kolejnych częściach oni na tej ramie zostają i lecą do układu twórców ram. Tak? Także jest to całkiem... Czyli coś jak Oumuamua, który przelatywał przez Układ Słoneczny. Dokładnie. Mamy też, słuchaj, no oczywiście te wydrążone asteroidy, o których mówiliśmy, też jest trochę książek. Ja dzisiaj nie zabrałem ich za dużo, ale przy następnych odcinkach już też będę o tym pewnie wspominał. O książce też Kim Stanleya Robinsona, też taka fajna, 2312, gdzie wydrążone asteroidy wewnątrz Układu Słonecznego służą jako źródła transportu, czyli asteroidy mają w środku jakąś bazę i my po prostu lecimy do asteroidy, wsiadamy i czekamy, aż ona po swojej orbicie poleci gdzieś i tam wysiadamy i dolatujemy do planety. Kosmiczny tramwaj. Tak, taki kosmiczny tramwaj, który ciągle lata dookoła, a my tylko... I jest cała sieć tych asteroid, które są wykorzystywane. Mhm. Nie wiem, czy to jest megastruktura, bo to jest tylko przystosowane przez człowieka, natomiast no, coś takiego pewnie jest. Ale my pójdźmy dalej, bo pojawiają się dwie takie megastruktury, które powiązane są z informatyką, z obliczeniami. Jedna z tych megastruktur to tak zwany mózg Jowiszowy. Ta mniej znana, dlatego że tutaj jest założenie, żeby zbudować komputer wielkości właśnie Jowisza, dlatego mózg Jowiszowy. No, gigantyczny obiekt, który w całości będzie komputerem, będzie zwartym, potężnym komputerem. To jest jakby jedno. No nie wiem, jeżeli jesteście fanami Star Treka, to tam się pojawia taki Borg. To jest taki komputer, no on nie jest wielkości Jowisza, on jest mniejszy, ale to jest taka namiastka. Tak? Mówi się mózg Jowiszowy. Wiesz, to zależy jak podejść do Borg, bo Borg to jest jednak jakby nie patrzeć taka społeczność ula. Tak, no coś takiego. I jakby, wiesz, to wszystko jest tak naprawdę jednym organizmem, więc jest rozsiane po kosmosie, a gdyby tak wszystko to zamęt do kupy, to może i nawet wielkości planety by się Natomiast tak, my jakby chyba trochę poważniej o tych kwestiach informatycznych, takiej skali mega, myślimy i mówimy wtedy, gdy mamy na myśli tak zwany mózg matrioszka. Matrioszkę znamy, to są te laleczki, tak, jedna lalka w drugiej. I tutaj zamysł jest też taki, żeby zbudować taką rozproszoną strukturę złożoną z komputerów tworzących sieć wokół Słońca. Tak, żeby mogła być ta struktura zasilana energią słoneczną. Ale jest to dalej jeden komputer, ale to dalej tak, jeden rozproszony komputer. Jakiś jeden jak rozproszony. SETI at home. Więc, ale... No jedna to mało,
Więc ona będzie część energii słonecznej wykorzystywać, część reemitować w postaci podczerwieni, tak jak nasze komputery, które używamy. One część energii zużywają, ale się grzeją, tak? A to ciepło to jest podczerwień. Więc budujemy drugi taki pierścień i następny, tak żeby jak najbardziej wykorzystać w procesie obliczeniowym energię słoneczną. I to nazywamy mózgiem matrioszką. I ten mózg matrioszka nas jakby prowadzi już prostą drogą do czegoś, co nazywamy rojem Dysona. Bo tak naprawdę jedna taka część mózgu matrioszka to jest nic innego jak rój Dysona. Czyli mnóstwo pojedynczych elementów, które tworzą taką strukturę wokół gwiazdy. A skoro mamy rój Dysona, no to automatycznie możemy to wszystko zasklepić i zbudować sferę Dysona. Przypomnę, że Dyson, Freeman Dyson, to fizyk, astrofizyk, który wiele takich ciekawych pomysłów miał, które przeniknęły do świata fantastyki, do świata futuryzmu. Zresztą był też twarzą, brał udział w projektowaniu tej misji polegającej na wysłaniu tam roju małych satelitów do systemu Alfa Proxima Centaura. Tak. Ale właśnie, bo on mówił o roju zawsze, nie mówił o sferze, bo rój no to byłyby tak naprawdę satelity na orbitach okołosłonecznych, które byłyby w dużej ilości na odpowiedniej orbicie, tak żeby nie przeszkadzać planetom, prawda, nie wchodzić z nimi w jakiś tam zazbytni związek grawitacyjny. Natomiast sfera Dysona no to już jest wyzwanie niesamowite, no bo jak to ustabilizować, nie? To by w pewnym momencie najdelikatniejsze zaburzenie i nagle okazuje się, że jedna ze stron zaczyna być przyciągana do Słońca i spada na gwiazdę. Dlatego mówi się o tym dosyć często, ale to jest, najczęściej jest to jakiś taki element będący gadżetem w fantastyce. Tak jak na przykład w książce, akurat mam tutaj książkę, pierwszą część cyklu Orbitsville Boba Shaw. To jest książka o pewnym pilocie kosmicznym, który zmuszony jest uciekać z Ziemi wraz z rodziną. No i coś tam narozrabiał, jest jakaś taka potężna agencja, która realizuje loty kosmiczne. No i on ze swoją załogą odkrywają coś, gigantyczną strukturę wokół całej gwiazdy. Okazuje się, że ta struktura, że są wejścia do tej struktury i ona wewnątrz jest po prostu takim gigantycznym obszarem, tam jest powietrze, tam jest woda, tam można normalnie zamieszkać. I przed tym odkryciem tam był znany tylko jeden świat, na którym mogli mieszkać ludzie. Tutaj nagle się okazuje, że jest świat, w którym mogą mieszkać ludzie, a co więcej, ci ludzie mają do dyspozycji, czy otrzymują jakby świat, który jest miliony razy większy niż powierzchnia całej kuli ziemskiej. Więc bardzo ciekawa taka opowieść, jest kilka dalszych tomów. Oni spotykają tam, bo okazuje się, że to jest tak wielki świat, tam się inni też przypałętali. Nie wiadomo, kto stworzył tą sferę Dysona, tą gigantyczną strukturę. Także ciekawa dosyć książka. Już jest dosyć stare, bo to jest, jeżeli jest w galaktyce Gutenberga, to znaczy, że są do tego wolne prawa. Książka jest z 75 roku. Wtedy ona powstała. Orbitsville. Skoro mamy sferę Dysona, to te plany tak śmiałe, że wręcz nierealne, bo sfera Dysona to jest planem, jest tylko takim patykiem po wodzie pisanym. To dosłownie i do takiej wodzie, która wyparowała. Tak, więc powiedz mi, bo ja bym chciał zostać na chwilę przy tej sferze Dysona, tak? Chyba że nie chcesz jeszcze od niej odlatywać. Spokojnie. Bo zastanawiam się właśnie, na ile jest sensowne, nawet zakładając obcych, czy nas w przyszłości, którzy byliby zdolni do stworzenia takiej megastruktury, czy to się kalkuluje, nazwijmy to, no bo to jest obiekt
przypomnijmy, stworzony po to, żeby pozyskiwać z gwiazdy maksymalnie dużo energii. Tak. No i teraz mamy rój, który naturalnie po prostu tam pozostaje. Możemy zrobić bardzo ciasny rój i on naturalnie będzie sobie tam gdzieś pozostawał, tak, żeby tylko się ze sobą nie zderzały te odbiorniki energii i będziemy pozyskiwać energię, którą bezpośrednio potem możemy przekazywać. No a taka sfera, jak już powiedziałem, tam wystarczy małe zaburzenie, o co nie trudno tak naprawdę. Tak, ona musi być albo wielka, masywna, żeby swoją masą i konstrukcją jakby kompensować pewne rzeczy. Ale wiesz, przejdzie gwiazda jakaś w pobliżu z drugiej strony i już zaburzy, a to się w końcu wydarzy i zaburzy. W końcu pęknie, więc... To nawet pęknie jak pęknie, ale czy opadnie na gwiazdę, czy coś tam, wiesz, po prostu ustabilizowanie takiej konstrukcji pewnie zeżarłoby więcej energii niż pozyskuje tak naprawdę. Jest to generalnie z moim zdaniem i zresztą zdaniem wielu, którzy tam się tym zajmują, przyglądają się temu, jest to absolutnie jakby nierealne, jest to póki co, tak, poza czy sensowne? Poza sensem dzisiaj. No. Natomiast słuchaj, jest tak wiele rzeczy niesensownych, a drogich, które my robimy, że pytanie, wyraz sztuki, nie? Tak, jako wyraz sztuki, jako fanaberia, jako, nie wiem, cokolwiek. Wyobraź sobie, że żyjemy w świecie, gdzie kupujemy dziecku na urodziny nie zestaw Lego, taki jak pokazywałeś, tylko gwiazdę, tak, z planetą. I niech to dziecko się bawi, i niech sobie tam zbuduje. Proszę, ostatnio jakiś raper, Lil jakiś tam, oni wszyscy są teraz mali. Lil ktoś tam zakupił jedną z planet pozasłonecznych. Nawet nie wiedziałeś, że na Ziemi mamy centrum dystrybucji i redystrybucji planet. Najgorzej, jeżeli kupił tę planetę, a nikt nie wie, że tam ktoś mieszka, jakieś istoty inteligentne. To tak jak u nas niektórzy kupują kamienice razem z mieszkańcami. No, tak jakby to trochę byli, to tak tak jakby to byli niewolnicy. Nie, przyleci jest, teraz Lil, znaczy, dla mnie to jest, któryś. Dla mnie to jest śmieszne, tak? Te wszystkie jakby takie... Ja rozumiem, że można, jak człowiek jest zakochany, narzeczonej, tą gwiazdę kupić, tak? Masz tu gwiazdę dla ciebie. Nie? Ona, no to jest zabawa. Ona szybko się znudzi, podrze, tak? I tak dalej. Natomiast ja podziwiam tych, którzy są w stanie to sprzedać. Nie? To naprawdę. Podziwiam tych, którzy są w stanie sprzedać i jestem zdumiony tym, jak głupi są ludzie, którzy kupują coś takiego. No tak, jeśli ktoś w to wierzy, bo tak, wiesz, dla samego promocji i marketingu jak najbardziej. Na przykład, zobacz, dam ci przykład prosty z ostatnich dni, już zresztą wspominaliśmy o tym, czyli lot Bezosa w przestrzeń kosmiczną. Tam leciał 18-letni Olivier Damon, Holender. I zapłacił za to pewnie kilkadziesiąt milionów dolarów, tam nie wiadomo dokładnie ile kosztowało. No tatuś, nie tatuś, no wiadomo, że nie on jakby jeszcze, ale chodzi o to, że zapłacili za to mnóstwo. No można powiedzieć, kurde, jaka fanaberia wydać tyle, nawet jak ma bardzo dużo i setki razy więcej, to i tak sporo wydali. Ale Łukasz Wilczyński właśnie zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawą rzecz związaną z PR-em tutaj tego wszystkiego. Zobacz, on poleciał, zapłacili te powiedzmy 20 milionów dolarów, a ile on na kontraktach reklamowych będzie w stanie ściągnąć? No teraz jest najmłodszym człowiekiem w kosmosie. Więc to jest inwestycja, nie? Tak, to są inwestycje, więc tutaj może to być, wiesz, jakieś miejsce reklamowe. Nie wiem, to możemy sobie wymyślać. Oczywiście, żeby też zamknąć temat, sfera Dysona pojawia się. Mówi się o sferach Dysona, mówi się o... W nauce też sporo jest takich rozważań, gdzie nie zakłada się, czy to jest sensowne, czy nie. Po prostu zakłada się, że jest i jak będzie wyglądała gwiazda. Że jest rój i jak będzie wyglądała gwiazda. Tak? Więc tego typu rozważania są prowadzone. Jest sporo tego, ale no, chciałbym pójść dalej, no bo skoro są jeszcze dwie książki, tak. No to aż się obalił. Bo on mówi, ojejku, o mojej sferze Dysona nic nie powiedzieli, a dokładnie. To on jest ze sfery Dysona. Bąbel Dysona zrobił. Bąbel Dysona, tak. Taki. Larry Niven, on chyba Niven się czyta. On napisał książkę, w której przedstawił niezwykły obiekt, bo to jest... obiekt, taki jak ten wspomniany wcześniej, jak stacja kosmiczna, którą nazywaliśmy pierścieniem, tym pierścieniem czy torusem Stanforda, tylko jest to taki torus, ale obiegający całą gwiazdę, czyli on
jest wokół całej gwiazdy. Tutaj dodatkowo, nie wiem czy to dobrze widać, na tym obrazku są dodatkowo takie struktury, jest drugi wewnętrzny pierścień. Ten wewnętrzny pierścień jest po to, żeby w tych obszarach, tak, cykl dnia i nocy był jakoś zachowany. Się, jak spać na takim tak, pierścień. Tak, bo to jest dosyć ważne. To zostało opisane. On jest bardzo szeroki. Tam jest to znowu jest ileś milionów powierzchni ziemi, tak, na tym pierścieniu. No i bohaterowie właśnie u Nivena, oni trafiają na ten pierścień i tam coś się dzieje. To jest cały cykl. Tam jest budowniczowie pierścienia, jest sporo tych książek. Jak to konserwować? No tam jest też taka sytuacja, że jakiś asteroid, on przebił się z jednej strony i wyleciał z drugiej. I z jednej jest taka struktura, jak wulkan taki wielki, a z drugiej jest dziura, przez którą ucieka powietrze. Tak? Więc tam też są jakieś problemy z tym pierścieniem, ale on jest tak gigantyczny, że takie lokalne jakby zaburzenia nie robią mu problemu. Zauważ, że tego typu struktura jest bardzo mocno powiązana ze sferą Dysona, że ten pierścień Nivena, bo tak się to nazywa w literaturze, on został tak nazwany, że jest właśnie tego typu... Takim wycinkiem takim wycinkiem, tak, sfery Dysona. No i tutaj, żeby dojść, no to wreszcie... Tak, dotarliśmy do Różańca. Dotarliśmy do Różańca. Wstawaj, nie śpi, Różaniec trzeba odmawiać. Różaniec to jest struktura złożona z takich jakby, z takich pierścieni Nivena? Nie Nivena, to jest struktura wokół Słońca zbudowana i te poszczególne jakby ogniwa Różańca to są takie torusy Stanforda, coś w tym stylu. Aha, czyli to nie jest powiązane nie, ze sobą, i to są takie te kółka, które jest jedno przy drugim i one tworzą coś, co tutaj u Rafała Kosika jest Różańcem. To jest tak naprawdę świat, gdzie coś się dzieje. Tu chodzi bardziej o tą kontrolę nad ludźmi. To jest tak naprawdę powieść socjologiczna, gdzie ten świat... jest tylko takim anturażem. Tak? Mhm. On tylko służy jako narzędzie do tego, żeby pewne rzeczy pokazać. I oczywiście jest pierścień, tutaj akcja się rozgrywa, bo to jak popatrzycie, odwrotnie wezmę tę książkę, to tutaj widzicie Pałac Kultury. Naszą lokalną megastrukturę. To jest nasza lokalna megastruktura. Ten fragment Różańca nazywa się Warszawa, ale jest też Poznań, jest też tam, są inne. Takie ogniwa, ale są też, wiesz, jakieś Berliny, Paryże i dalsze, chociaż o nich gdzieś tam, nie wiem, może bzdurze, może nawet nie wspomina o nich, ale jakby ten obraz nam się w głowie rodzi. No i tutaj kwestia funkcjonowania tego pierścienia. Spróbuję sobie to wyobrazić, czy to są po prostu stacje orbitalne, które to są razem w jednym ruchu tańcują wokół Słońca? One są zsynchronizowane i wokół Słońca się jakby poruszają, a każda jest odrębną strukturą, ale mają jakiś tam system wymiany informacji, system wymiany dóbr, tak, no bo gdzie indziej się coś produkuje, więc musi być to wszystko powiązane. Są duże, są... No to było niby ucieczka przed jakimś kataklizmem i budowa takiej właśnie struktury, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Tak? Rafale, proszę nam w komentarzu napisać dokładnie parametry. Aha, no te parametry... Wiesz co, ja to, na to patrzyłem troszeczkę, ale no jest jeszcze taki mniejszy pierścień. O właśnie, bo pojawił się też pierścień Bishopa. Hipotetyczna, rotująca, kosmiczna kolonia. 1000 kilometrów średnicy. O. Tak? No to właśnie by był taki pierścień Nivena, ale lokalny. Czyli takie coś pomiędzy naszym torusem Stanforda, a pierścieniem Nivena, czyli pierścień Bishopa. A czy przy takiej średnicy dałoby radę utrzymać tam atmosferę wewnętrznej części? Bo tutaj rozumiem, że sama grawitacja przyciąganie tutaj, tego pierścienia tutaj to się dałaby... kręci, tak. Samo przyciąganie i tutaj w pierścieniu Nivena te ściany mają po 100 km wysokości, te ściany z boku. Mhm. Mnie zawsze śmieszyło to, że we wspomnianym już dzisiaj kilka chwil temu filmie Elysium, oni tam wlatują normalnie, tak, że to jest, ta struktura wygląda jakby była otwarta z góry, a jednocześnie
Te ściany mają no może 100 metrów, może 200 wysokości. Ale wiesz co, to jest do rozwiązania i to nawet technologią obecnie. Przecież istnieją ściany plazmowe, właściwie pułapka taka plazmowa, którą możesz utrzymać atmosferę i gaz. Być może te tam coś okna, takiego jest. Te tak. okna, które widzieliśmy w dokach w Star Trek, nie, w Star Wars były zawsze. Tak, tak. Jak wlatywałeś przez takie świecące tak, i na tak. chwilę to jakoś wyłączali. No, tak. Ale okazuje się, że taką pułapką można utrzymać faktycznie gazy wewnątrz i spokojnie przed nią przelecieć. Więc zwracam twórcom Elysium Honor. Nie wiem, czy o tym wiedzieli, ale generalnie tak. to im ratuje, że tak powiem, całą część ciała. Na koniec tych naszych rozważań, bo myślę, że już chyba tak dużo się pojawiło tych megastruktur, że powinniśmy zmierzać już do kropki. Na koniec powinniśmy pokazać dysk akresyjny z drobiu. Tak. Nie wiem, czy widziałeś dysk akresyjny z drobiu. Nie. To leci teraz w tym momencie. Udawaj, że jest bardzo śmieszny. Oho, jaki śmieszny. Wow. Patrz, jak lecą. Tak, to są te kurczaczki, tak? One żyją? One żyją, a ja ci później pokażę. Dobrze. Słuchaj, niejaki Dan Alderson wymyślił sobie, że skoro jest pierścień otaczający Słońce, to może taki gigantyczny dysk zrobić, no właśnie. Który będzie miał, słuchaj, grubość 5000 kilometrów grubości. Grubości 5000 kilometrów, to będzie oznaczało, że my mamy możliwość po jednej stronie tego dysku, to jest, wyobraź sobie taką płytę i tam, gdzie jest w płycie kompaktowej, tam, gdzie jest dziura, tam w środku jest Słońce. No tak. No i ten dysk, popatrz, jest tak gruby, że grawitacja, normalna grawitacja, już nie sztuczne ciążenie, tak jak wszędzie do tej pory, tylko normalna grawitacja będzie na poziomie księżycowej. Po jednej stronie i od spodu. Czyli zyskujemy naprawdę gigantyczne... Wspaniale. Tak, tylko że... Masa, problem jest z równowagą masa dysku 6 razy 10 do 33 kg, czyli to jest 27, o 6, 6 o milion, przepraszam, milion razy więcej niż Ziemia. Powodzenia w poszukiwaniu materiału. Tak, więc nie wiem. Zakładając nawet, że nawieźlibyśmy tego materiału z innych układów gwiezdnych i zbudowali coś takiego, to bardzo szybciutko ta siła grawitacji sprawiłaby, że chciałoby się to skulizować po prostu. Dan Alderson jest działaczem zaangażowanym w fandomie tym amerykańskim, czyli zajmuje się fantastyką i sam stwierdził, że ta koncepcja nie ma jakby innego waloru niż tylko czysto teoretyczny, taki, wiesz, jako ciekawostka. Okej, no dobra, tylko zakładając, że chcielibyśmy coś takiego zbudować, załóżmy, że mamy możliwości, żeby to zbudować i mamy materiały, żeby to zbudować, musielibyśmy to zrobić z materiału, który byłby w stanie wytrzymać i przewyższyć siłę grawitacji, która próbowałaby no tak masywnie ściągnąć. Też Słońce to inaczej działałoby na różne części tego dysku. To jest inna sprawa. Mielibyśmy tą strefę tylko tam jakąś po jednej i po drugiej stronie. Ale to by się zawaliło pod własnym ciężarem. Próbowałoby się skulizować po prostu. Podejrzewam, że tak. Więc materiał musiałby być tak wytrzymały, żeby... No ale by to rotowało, więc byłoby, wiesz, Jowisz jest planetą, która szybko rotuje i jest spłaszczony przez to. Ziemia też jest trochę spłaszczona przez rotację, więc jakby to szybko rotowało, to by też było... Panie, co to za rotacja by musiała być? Szybsza niż dysk akresyjny z drobiu. To się nie wydarzy. No ale teraz popatrz. Masz ten dysk Aldersona, a zobacz, a teraz weź połóż to na słoniach i na tym. I na tym wielkim, szybującym w kosmosie żółwiu. I już masz świat dysku Terego Pratchetta. Trochę tak to wygląda właśnie. A i już bardzo szybko... Ale zaraz, świat dysku nie miał dziury w środku. No dobra, no to tam, dobra, to zrobimy dziurę, ale zobacz, przechodzimy od tego dysku Aldersona do świata dysku typowo fikcyjnej struktury, bardzo zresztą dobrze opisanej w wielu tomach przez Terego Pratchetta. Płaska struktura i dochodzimy do płaskiej Ziemi. To taki żarcik oczywiście, bo już na sam koniec to już mega struktura. To się nazywa napęd Szkadowa. I zobacz, bo Słońce emituje promieniowanie we wszystkich kierunkach. Gdybyśmy zabudowali Słońce z jednej strony
i to promieniowanie, które w tą stronę uderza, odbijałoby się, to okazałoby się, że sumarycznie pęd Słońca powodowałby, czy pęd promieniowania ze Słońca byłby skierowany w jedną stronę. Mhm. Czyli taki jakby reflektor dla promieniowania i wiatru słonecznego budujemy, a to z kolei by spowodowało, że Słońce pod wpływem własnego promieniowania zaczęłoby się przesuwać. Ale to musielibyśmy jakoś połączyć to ze Słońcem. No nie, samo Słońce. Samo Słońce i ta struktura, ona by nie ciągnęła Słońca. Po prostu samo Słońce i wypadkowa pędu promieniowania byłaby w jedną stronę. I teraz popatrz. No, no ale zaraz. To tak jakby ale my żagiel tu, od łódki odczepić. No, ale my tutaj mówimy o strukturze, która obejmuje praktycznie cały Układ Słoneczny. I dzięki temu z całym Układem Słonecznym możemy sobie... Z całym szacunkiem dla pana Szkadowa, ale to coś jest mi tu nie jest. Leonid Michajłowicz Szkadow. Idea ubiera się na rozmieszczeniu luster i żagli wokół gwiazdy w taki sposób, aby uzyskać większy strumień w konkretnym kierunku. To jest głupie, ja wiem, bo to jest takie nierealne. Znaczy wiesz, to nie chodzi o to nawet, że jest nierealne. Znów zakładamy, że mamy możliwości, żeby to zbudować, ale promieniowanie uderza w ten żagiel i właściwie no i w zasadzie żagiel i właściwie żagiel powinien odlecieć, bo to tak jakbyś odłączył żagiel od masztu na łódce. No, w zasadzie powinien odlecieć żagiel. No, on tutaj, dopóki nie połączysz jakiejś gwiazdy z tym, wiesz, panie Szkadow. Dlatego powiem ci, że to jest, znowu, to jest tak jak ten dysk Aldersona. To jest takie gadanie, żeby gadać. Okej, ale dysk Aldersona jakby ma problem tutaj z utrzymaniem tej formy, tak, nie? A ale można problem... by było to zrobić, a to ma problem taki, że to po prostu nie zadziała. Poczekaj, bo ja z... No dobrze, no to... Ale jaki ty masz problem? Przecież bierzemy Słońce w klatkę i już mamy rozwiązanie. No dlatego mówię, musi być jakoś na stałe połączone. A nie, a to o tym mówisz, to nie, to będzie połączone. Panie, będzie połączone, nie będzie przejmuj połączone, się. Panie Szkadow, damy radę. Panie, my nie połączymy, nie takie rzeczy łączyli. On wylicza, że dystans 1/3 rozmiaru galaktyki moglibyśmy w ten sposób 34... Zaraz, już ci mówię, po miliardzie lat, o, byśmy lecieli z całym Układem Słonecznym już 20 km na sekundę. Po miliardzie lat działania tego jego układu. Wspaniale! Także megastruktury to nie tylko piramidy, to nie tylko te tam, wiesz, jakieś rotujące pierścienie, ale niektórzy mają naprawdę wariackie pomysły. Myślę, że nagrodę dla najbardziej niedorzecznej technologii tak. Możemy panu Szkadowowi nie zabrałem, teraz. Nie zabrałem i to już na koniec, naprawdę na koniec. Książka Kosika Różaniec, ona to jest, no nie wiem, czy ona jest świeża sprzed roku, czy półtora roku, coś takiego. Coś takiego, ale jeszcze jest do przeczytania. Chociaż książki, no Rafał Kosik, aczkolwiek bardziej znany z tych serii dla dzieci, tak, z tych, które teraz ten Felix, Net i Nika chyba przestały być lekturą, chociaż nie wiem, nie jestem pewny, czy to ma miejsce, czy nie. Natomiast napisał kilka książek dla dorosłych, między innymi powieść Vertical. Ona się dzieje w takim dziwnym świecie, bo w tym świecie istnieją takie potężne maszyny, które mają średnicę kilkadziesiąt metrów. Ja to oszacowałem, że masa to jest 1500 ton, tam żyje kilkadziesiąt osób i takie różne struktury poruszają się właśnie po takich linach. Czasami zbliżają się do siebie, wtedy jest jakaś wymiana i ta przestrzeń jest taka bardzo, bardzo dziwna i nie chwaląc się, jam nazwał te obiekty habitatami Kosika. Proszę bardzo. I one nawet w Encyklopedii Fantastyki habitat Kosika jest opisany. Encyklopedia Fantastyki pisane razem.pl, tam jest o fantastyce praktycznie wszystko i o różnych też rzeczach naukowych takich związanych z fantastyką, więc polecam, jeżeli ktoś chciałby, szuka informacji o książkach, autorach, to chyba nawet lepiej tam, bo jest więcej i pełniejsza informacja niż na pewno niż w Wikipedii. Dużo informacji takiej, których w języku polskim na normalnej Wikipedii nie znajdziemy. Tak? Także polecam. No i
może jakąś taką wielką megastrukturę astrofazową. Wielka łysa głowa w kosmosie, odbijająca promienie słoneczne, będąca jednocześnie też elektrownią i doświetlająca nocą rejony na Ziemi. I przez kosmos lecąca i śmiejąca się, ha, 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 ale nikt tego nie słyszy, no bo fale akustyczne się nie rozchodzą. To nie taka wiem. Z przodu puścilibyśmy coś, co napowietrzałoby kosmos, żeby tak, było słychać. Żeby było słychać. Jak w tym było... Rick and Morty jest taka kreskówka. O Jezu, fajna. To jest tak zwariowane. Tak, że i tam że było prostu... zresztą, jak spojrzysz na górę nad tobą, to jest właśnie taka głowa latająca, to była rasa aha. kosmitów. A tak, pamiętam, i trzeba było śpiewać. Tak, robili międzygalaktyczny ten show muzyczny, przylatywał taki, to było niesamowite, wiesz, jak takie właśnie smaczki w tej serii są dla ludzi, którzy kumają naukę. Gdzieś tam troszkę bardziej niż przeciętnie, że i człowiek, który nie ma związku z nauką, będzie się śmiał. Tak, a jeszcze dodatkowo jest, się będzie śmiał jest... ktoś, kto rozumie, bo wiesz, jak ta głowa przyleciała, to wszystkie te naturalne kataklizmy wystąpiły związane z tą grawitacją, która ta głowa wywoływała, jakieś pożary, wiesz, tak, tak. Trzęsienia ziemi. Pamiętam ten odcinek. Odezwała się pęd powietrza. Był, coś... Te odcinki są, nie wiem, no, coraz bardziej absurdalne, ale przez to chyba śmieszne, bo, tak. bo autorzy, oni mają kolosalną liczbę pomysłów. Które, mm-hmm. które powielają, które te pomysły związane z paradoksami czasowymi, zresztą w którymś z kolejnych naszych spotkań o paradoksach w fizyce mm-hmm. i też w fantastyce będziemy sobie opowiadać. Także show me what you got na koniec. Takie pytanie właśnie ta głowa pozostawiała. Tam. A my mówimy tak, a my mówimy do przyszłości, pokaż nam co masz, więc czekamy na pierwsze megastruktury, których pewnie nie doczekamy, ale doczekają pewnie nasi potomkowie. Oby. Oby. Oby ci najmłodsi, którzy w tej chwili oglądają, dotrwali do końca tego odcinka. Oby się okazało, że no, stacja kosmiczna wokół Księżyca mhm. za chwilę ale już jakiś fajny realizował. Torus na orbicie już byłby całkiem tak, fajnym początkiem. Tak. Byłoby to miłe, gdyby coś takiego miało miejsce. Jakiś taki hotelik. Hotel Paradise na skraju atmosfery. Orbicie. Tak, na skraju drogi, a tutaj na skraju atmosfery. Tak. No dobra, słuchajcie moi drodzy. Zapraszamy Was już teraz na kolejny odcinek Pop Science. Dzisiaj się już będziemy żegnać. Mamy nadzieję, że daliśmy Wam do myślenia na temat tych właśnie megastruktur. A ja też widzę, że tutaj fajny jest zalążek, te nasze rozmowy są takim fajnym zalążkiem do tego, żeby też dokładne odcinki na temat poszczególnych takich elementów zrobić, tak, bo te tak. megastruktury to nawet i cała seria fajna mogłaby z tego wyniknąć, także pomyślimy o tym. Bardziej techniczne, trochę dokładnie. Więcej szczegółów takich naukowych. No to chodzi, tak. Gdyby to tutaj wszystko opisać, to byśmy musieli naprawdę pewnie z 5-6 godzin siedzieć, albo i pewnie nie wystarczyłoby. Dokładnie. No, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Do następnego.